że. A, i właśnie, trochę zmienimy zasady. A mianowicie, nie jestem oczywiście jakimś speedrunnerem. Chyba mnie znacie. Dlatego, jak jest napisane czas gry, widzisz, tu jest napisane 0 godzin, 0 minut. Tymczasem będziemy się sugerować. Bo wiesz, tam ludzie mają różne programy do speedrunu, że tam im liczy od kiedy klikną play i tak dalej. Także czas gry będziemy patrzeć. Co nam dodaje? Jako, że nie jestem jakimś speedrunnerem, tylko idiotą, to dzięki temu, jak na przykład zapiszę grę i się wypieprzę, bo mnie ktoś zabije i wczytam, to nie będziemy na minusie z czasem. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli daję sobie możliwość popełniania błędów. Zabije ktoś mnie, ale ja wczytam, to tak jakby nie było tego momentu w speedrunie. Co jest. A, dedy wyłączę. Co jest ułatwieniem, bo pewnie w zwykłych speedrunach tak nie ma. Ale w tym tak będzie. I na koniec gierki, jak już będziemy zabijać śniącego, sobie zobaczymy, ile tego będzie. A teraz zaczynamy, panowie. Life. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy na początku gry i teraz nie zrobimy speedrunu już. Dobra, panowie, nie denerwujmy się. Nie denerwujmy się. Przyspieszę to tym razem. Tym razem szybciej wszystko wyjdzie. Zaufaj mi. Jazda. Pokażę wam, czego zapomniałem. Coś tak głupiego, że to luj. Zaraz zobaczycie, to się załamiecie, czego ja zapomniałem, naprawdę. Patrzcie. Patrzcie to. Patrzcie, czego w dupę. Za gówno! Patrz to! Tej skrzynki zapomniałem przeszukać. Kumasz. Ja pierdzielę w dupę. Ale dobrze, bo to nie jest akurat oszukany speedrun, bo jakby speedrunner zaczął od początku, to też by liczył sobie od początku czas, więc akurat to nie było oszukane, to po prostu był błąd speedrunu. Taki na pewno, na szczęście się o tym skapnąłem szybko. Bo jakbym o tym zapomniał, tę skrzynkę zerknąć, to potem było już bardzo trudno. Ola Boga! Za pierwszym razem! Dobra. Umiejętności się aktywowały, jedziemy. Zaraz będziemy. To już jesteśmy tam, gdzie byliśmy. O, teraz to już ładnie zapieprzamy. Jest lepiej niż było. Dużo lepiej. Tylko spadnij dobrze. O kurde, czy on dobrze. A nie, poczekaj, bo się. Możliwe, że się zbuguje tak jak ostatnio. Miejmy nadzieję, bo jak nie, to. Nie wiem, czy zapisałem, jak tu wskoczyłem. O kurde. Nie wiem, co. Gdzie ja w dupę jestem nawet. Ja pierdzielę. Nie. Czy ja zapisałem? Jezus, dobrze, ja zapisałem, jak tu wskoczyliśmy. Ja pierdzielę, już byłaby dupa. Czekaj, nie mogę teraz przeczytać takiej długiej wiadomości. Potem będziemy na to. Będę czytał. FireQuest. Dobra, muszę spaść tutaj. O, dobra, ładnie. Tam jest obóz bandytów. W ogóle mogą mnie z łuku zapieprzyć, ale to trzeba być szybkim. Bo oni mogą. O, już tam biegną. Nie, dobra, nic nie zrobili. Ale mogą zacząć strzelać z łuków. Parę razy mnie tak zabili. Ogólnie to ja tą grę na offstreamie nie wiem. Ile razy przyszedłem? Ze 3 razy max. Jakoś dużo nie próbowałem speedrunować w tą grę. Więc akurat. To o tych bugach mówię, o tych bugach. Że takie bugi są, że chłop ci wpadnie i już się nie możesz ruszyć. Nie da się ruszyć. Dlatego trzeba co 5 sekund klikać F5, żeby zapisywać. No ale takie bugi są na tej wersji, co ja gram w Gotikę, żeby lepiej to na streamie wyglądało. Jakbym grał w tą wersję, co ludzie speedrunują, to ona wygląda obrzydliwie, ale się szybciej da przejść grę. Ale mam to w dupie, ja wolę, żebyście mieli ładne widoki niż żebym przeszedł grę o pół godziny szybciej, czy tam ileś. Escape trzeba przytrzymać? A może, nie wiem, nigdy nie próbowałem. Wolę chyba wczytać, bo to szybciej jest. Za którym razem te gówno wyjdzie. A już luj.
Dobra, ładnie bardzo. Szybciej niż wtedy. Ares, ja nie przechodzę na bugach typu wyskakujesz poza tekstury. Dla mnie to jest jak dymanie tego, własnej matki, powiem ci tak. No nie wiem jak to bardziej powiedzieć. Jest rzecz, której nie powinno się robić. O kurde. Ale niektórzy to i tak robią i nagrywają do internetu. Wiesz, o co mi ogólnie chodzi? No mówię tylko co jest. No mówię wam co to jest. Takich rzeczy się nie powinno robić, a ludzie to i tak robią i wrzucają do internetu nagrywki z tego, także. No kurde, jeden tam goblin stoi, nie wiem czy to dobrze zrobiłem. Ale ja się na mnie rzucam te gobliny chyba na... Tak, idą. Trzeba zbejtować te gobliny wszystkie. Klasiken musiken, ta. O kurde, ten troll tu poszedł. A czemu te dwa stoją tu? O ja pierdziele, nie wiem czy... Nie wiem czy lipa nie będzie, najwyżej znowu będziemy musieli biegać, ale dużo, dłużej zajmie niż myślałem. Dobra, ładnie. Bardzo dobrze, jest lepiej niż wtedy o jakieś parę minut. Myślisz, że o 23:30 Black Blues skończy tego gotika? No nie no, liczymy ten czas Black Blue, co jest tutaj. Poza tym zresetowałem jakby speedrun, to jest od nowa. Także jeżeli naprawdę odpaliłeś stopper, no ale mówię w ten sposób nie, bo na innej wersji gram. Tutaj nie można różnych rzeczy wykorzystać, które by przyspieszyły tego przechodzenia, dlatego... No i też ja jestem gównem, dlatego uznałem, że tak będzie lepiej speedrun zrobić. No na przykład tam różne otwieranie zamków, to ja nie pamiętam tych szyfrów na pamięć. Dlatego sobie będziemy zapisywać, wczytywać i luj. Ludzie tak nie robią na speedrunach, ale ja mam w dupy ludzi. Myślisz, że o 23 ja to przejdę dopiero? Myślę, że o 20. Kurde, w dupie jest 19. Myślę, że 21. 45. Jak dobrze pójdzie. Ale to bardzo dobrze musi pójść. Chyba, że zębacz mnie teraz zabije i będę musiał wczytać zaraz. O kurde, w dupę. Chyba muszę to zrobić. A nie, zostawił mnie? Tak, zostawił mnie. Ładnie go cyganiłem, co? Patrz to. Potężna walka, zero strat HP. Dobra, jest dobrze. Gdzie będę foka? W zoopie? Czy w dupie? Nie, gramy Gothica 2. Ogólnie odpaliłem tego Gothica 1 speedrun. Uznałem, że fajny kontrast będzie. Bo tamtego gramy już 40 godzin. Tego sobie odpaliłem i robimy speedrun. Potrwa około 3 godziny. Zobaczymy, czy to będzie. Czy to jest możliwe. Do kolegi w ogóle napisałem. Bo ja z miesiąc temu w tego Gothica grałem. Jedynkę sobie na offstreamie i napisałem do niego, że w ileś tam przeszedłem tego Gothica i on do mnie mówi, zaczął się śmiać ze mnie, że w takie stare gierki gra i mówi, żebym na streamie to zrobił, no i robię, i luj. Dobra. Co ty w... Lepiej się do tego nie mieszać. Dobra, pamiętałem tyle. Czekaj, co teraz było? Dobra, pamiętam mniej więcej.
Najgorzej to ja pamiętam właśnie ten początek gierki, bo tu jest najwięcej rzeczy do zrobienia i każda z tych rzeczy ma duże znaczenie na resztę gierki. Także mam nadzieję, że nie popełnię znowu błędu typu zapomniałem skrzynkę otworzyć tam na początku mapki. Bo jak tak znowu będzie coś głupiego, to znowu... No nie chciałem znowu od początku zacząć. Zrobię save'a w ogóle, bo żadnego nie mamy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra, i rozdajemy. Ajne. Dwa. Zawsze. Musisz uważać na to, co mówisz. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zawsze. Kurde, szmato! Myślałem, że lepiej się w nic nie pakować. Ja trzy. Pogadajmy lepiej o czymś. Czekaj. Cztery. To się już więcej nie powtórzy. Pięć. Czekaj, lepiej się. Nigdy się nie nauczył. Sześć. A nie, on nie chce, random Bruce. Myślałem, 7. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Kurde, broń mogłem wyjąć. Ja pierdzielę, debil. Może. 8. To się chyba nigdy nie zmieni. 9. Tylko... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Dobra, dzięki. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Teraz lecimy tutaj. Schowaj broń. A co wy robicie? Ty robisz Black Blue z tym, co mówiliśmy? Odłóż broń! Chyba, że szukasz... Schowaj... Zamknij apę. Chowaj broń. Dobra, ja odłóż potem broń! Chyba, żeż... Zamknij dupę, chamie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jeśli szukasz kłopotów... Dobra, jest dobrze, jeśli panowie. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś na właściwego człowieka. Zastanawiam się, co dalej. Teraz będziemy mieli to... Dobra, już wiem, już wiem. Nowy obóz, jeden z lepszych motywów gierki. Ja najbardziej lubiłem nowy obóz. Najbardziej lubiłem nowy obóz. I Lee chyba to była moja ulubiona postać. To nie było zbyt mądre. Dobra, teraz to trzeba szybko zrobić. Oczywiście. Zobaczmy. Pogadajmy lepiej o czymś. Czekaj, będziemy stać na pierścień siły. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Ja bym dwa kupił sobie. To nie mój problem. W dzisiejszych czasach na nikt. Chyba nie będziemy stać. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To się chyba nigdy nie skończy. Ludzie zawsze mnie to nie. Nie, nie będziemy stać, to luj. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Podtrzymaj. Lepiej się do tego w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Zastanawiam się, chyba coś źle zrobiłem, ale najwyżej będziemy o 10 minut dłużej grę przechodzić, luj. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dobra. To są najważniejsze rzeczy ogólnie, które najbardziej wpływają na, wydaje mi się, na cały speedrun. Te rzeczy, które teraz robimy. Później to jest na easy już wszystko. Bo później już nawet myśleć nie trzeba, ale tutaj trzeba... No już, schowaj to! Kojarzyć te rzeczy mniej więcej. Chyba jedyny bóg, jaki używam, to właśnie ten z... Jak spadasz, to sobie, żeby nie umrzeć. Ale widziałem jakiegoś typa, co nawet tego buga nie używał i przeszedł chyba w 2 godziny tą grę. Nie wiem, jakim cudem. Tylko, że on miał... Schowaj broń. Inną wersję Gothica niż ja. Schowaj broń. Jak mnie to nie dotyczy.
Dobra, to będzie trudny kawałek. Nie wiem, czy wyjdzie za pierwszym razem. To może nie wyjść szybko. Kurde, umarłem. To jest trudny kawałeczek gry. A czy tego speedruna? O kurde, to było gówno. Umrę. Może tak. O kurde. Dobra, wyszło. Nie, czekaj, mnie goni nadal. Szmato! Nie tak daleko. Dobra, przestał. Co to? O kurde, Blackblue, co zrobiłeś? Ludzie mogą obstawiać? Slotsy na czacie. A na tam pytałeś, nie wiem, czy słyszałeś, czy dać temu Feniksowi dostęp do tych botów. Może dać, czemu nie, no przecież ma modę. Tu trzeba między kamieniami, bo mnie to gówno zaraz zabije. Dobrze, bo jakby mnie nie zabił. Nie wiem, czy mnie jeszcze goni. Chyba goni mnie nadal. Tu jest cieniostwór, też trzeba uważać, ale chyba się uda. Spoko, Blackbird, nie ma problemu. Tylko ja mogę, Amy? A, dobra, no to... Zrobię to. Tam. Ale ty mi powiesz, gdzie kliknąć. Bo jestem jak taki stary dziadek. Jak się odbiera te telefony dotykowe? Dobra, jesteśmy obok Ulumulu orków. Skąd masz suba? Dostałeś pewnie od Momka, także podziękuj Momkowi za subskrypcję. A kurde, zbugowało. Ja pierdziele. Chłop chyba musi jakiś street workout poćwiczyć. W dupę nie może na murek wspiąć w wielkości pół metra. Dobra, udało się. Dobra, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Jest chyba nawet lepiej niż przypuszczałem, że będzie, szczerze wam powiem. Jest wieżak Sardasa, jakaś mała w tej części, aleluj. Co jest? Czy ja źle poszedłem? Nie, dobrze. O kurde, poczekaj, bo to był trudny moment, żebym przeżył to starcie. Nie wiem, czy nie zacznie mnie gonić. Nie goni, dobra. Reklamy czy będę puszczał? Nie wiem, bo ciężko jest w speedrunie to puścić. Nie wiem, najwyżej puszczę po Gotiku. I na Harym części będziemy puszczać. Dobra, jest golem. Widzisz go tam? To będzie tajny trik. Pamiętajcie, to jest pierwszy rozdział nadal. Ale zaraz będziemy w trzecim. Kurde, w dupę. No i właśnie to jest ułatwienie, co ja robię. Nie pamiętam tych szyfrów, dlatego sobie wczytuję. Ja pierdzielę, no tyle razy. Dobra. I to będzie też moment zbugowany. Mam nadzieję, że wyjdzie za... Kurde, za pierwszym razem. Akurat nie był bóg, jestem gównem.
Dobra, jest dobrze, panowie. Bardzo nawet. Dobra, mamy dwa koła jak spaca free. Teraz to jest długi moment, dlatego zapiszę na głównym dwa razy. To będzie długi moment. Musi wyjść bezbłędnie to aż do starego obozu, także reklamki, no właśnie myślę, ale chyba nie będę puszczał na tym speedrunie. No bo znaczy no mogę niby zatrzymać tę chwilę, ale dobra, jest dobrze. Wyjmę już mieczyk. Nie będę wchodził w tekstury, panowie. Mówiłem, ja robię normalny speedrun, gdzie przechodzisz każdy rozdział i wykonujesz te główne misje. Nie wiem, czy dobrze pobiegłem. Aleluj. Chyba tutaj, ale nie pamiętam. O, dobra. Na razie jest bardzo dobrze. Teraz będziemy w drugim rozdziale prawdopodobnie. Czekaj, czy... A, ja już jestem tutaj. O kurde, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Nie. Spieprzyłem to. Strasznie to spieprzyłem, ale dobra, już nie będę wczytywał. Nie będę wczytywał aż do tego. Aż do tam golema. Trudno. Tu można było na tej podce pobiec aż do Torusa, no aleluj. Przebiec między tymi gównami. Wyszło mi. Bardzo dobrze mi wyszło. Idealnie pomiędzy przebiegłem, jak między turetami biegniesz. Idealnie to było. Odłóż tę cholerną broń! Pogadajmy lepiej o czymś innym. Ani się... Kurde, no zbugowali się i stają w sobie. Ani... Nie tego zamroziłem. Ja pierdzielę w dupę. Się nie nauczą. Kurze. O, dobra. Ha! Bójka! Przyłóż mu rasa, dobrze! Pomor drago już. Czekaj, czekaj. Przyspieszę może jeszcze. Znaczy nie wiem, czy tak się da. Najwyżej wczytam. Zapiszmy. Tutaj sobie. Przetestujmy coś. Nie wiem, czy tak się da, ale jeżeli tak się da, to przyspieszy trochę grę. Żadnej magii! Zamknij dupę, szmato, bo ci przypieprzę teraz gonga. Ostrzegam cię! Żadnych nie chcemy... czarów! Nie próbuj ze mną tych magicznych... Nie chcemy tutaj za... Hej! Hej! Żadnej magii! A nie, nie wyjdzie to. Nie chcemy tutaj... Tak, bo ja go zabijam, dobra. To luj, to nie robimy tego jednak. Już mi się przypomniało, że to nie działało. To inaczej zrobiłem. Schowaj broń! Czekaj, lepiej się zniszczyć. Lepiej się do tego nie mieszać. Czego nie dam rady, Jakub? Schowaj broń! Kurde, fisk! A nie, dobra, on się nie gadałby ze mną. Schowaj broń! No, schowaj! Siema, pogadajmy. Szybciej, chowaj ten młotek. Czek, jeść. Ha, no tu, fisk. Witam. Dankę.
Dobra, mamy następną misję wykonaną. Trzeci, czwarty level za chwilę będzie. Będzie trzeba... Dobra, kojarzę już, co trzeba zrobić. Mam nadzieję, że wszystko będzie po mojej myśli. Schowaj broń! Dobra, zostały dwie misje. Dwie misje zostały. Diego i Scotty, czyli arena. I jesteśmy w drugim rozdziale. Myślałem, że to się skończyło. Zaraz się to wykona wszystko. A, Boże, miałem gdzie to rusa. Tracę czas. To się już więcej nie. Nie to! Pogadajmy lepiej. A to. I to te, bo. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Czekaj, nie ma. Jesteś. Trzymaj się. Dobra. Czekaj. Jest dobrze, panowie. Napieprzamy. Nie wiem, czy coś nie spieprzyłem, ale luj. Otwórz tę cholerną broń! To się chyba nigdy nie skończy. To przyspieszy trochę, dobra, zrobię to. Chcesz oberwać? Zamknij mordę, chamie! Dobra, wygrałeś! Żadnej magii! To się chyba nigdy nie skończy. Chociaż, nie, to nie przyspieszy. Ale luj, już zrobię to jak ty przyszedłem. Hej! Zobaczmy, co potrafią! Hej! Żadnej magii! Facet ma dość! Chcesz mnie zaatakować? Nie. Zobaczmy, no, kto się wziął za łby! Uda! Ta, zamknij mordę. Dobra. Zapiszmy tutaj, niech będzie tu saveik. Czekaj, nie, wczytam. Popieprzyły mi się parę rzeczy chyba. Także na spokojnie. Tu bez podka, z tego co pamiętam, się szło do kopalni. Zbugowany gotik? Schowaj broń! Schowaj! Nawet nie używam za dużo bugów teraz. Jedyny bug, jaki używam, to... że jak spadam, żeby nie umrzeć, to macham bronią w bok. Otwórz tę cholerną... Jedyny bug, jaki użyłem do tej pory. Reszta to... Otwórz tę cholerną broń! No tak drewniana gra, co ci mam powiedzieć. Otwórz tę cholerną broń! Damki mordę. Żadnej magii! Ale jest dobrze na razie, bardzo nawet. Dobra, czekaj, nie pamiętam ile trzeba było mobów ogólnie tu zabić. Tylko nie to! Tylko nie to! Tylko! Chyba krwiopiców lepiej, tylko one robią uniki. Także trzeba to trochę inaczej. Dostał. Nie wiem, czy czegoś nie spieprzyłem, tak szczerze wam powiem. Jakiejś tej rzeczy. Ja chyba w ogóle na hita z miecza to mam. Także to jest chyba szybsze. Ledwo grę zacząłem, już mam moby na hita. Niezła giereczka ogólnie.
Brakuje mi 1500 expa, 750 mam z questa, będzie brakowało jeszcze 750, z areny mam 400, to będzie brakowało, dobra, to nie zabijam już mobów, biegnę do kopalni, wrócę na podku, oddam tę misję, pokonam ich na arence. Tak, jest wszystko git, już mogę biec na pałę. Dobra, jest git. Zaraz będziemy mieli drugi rozdział, nie pamiętam co było. Czekaj, drugi rozdział to było kamień ogniskujący. A, i ta, jaskinia chyba pełzaczy to był drugi, czy to trzeci był? Chyba, a, drugi to był, trzeci to był cmentarz orków. I od deszczu, no zobaczymy. Skacze czy biegnie? To i to. Za... Tu jest Bóg, że wypieprza Bóg z plata, także zapiszę. Możliwe, że wywali Bóg z plata. Dobry pomysł, jak będzie wywalało Bóg z plata, to będę wtedy reklamy puszczał. Dobra, zapis. Og. Chcesz mnie z... Zamknij dupę, szmato. Ja pierdziele, chyba idealnie spadłem. Idealnie. Ja pierwsze, pięknie. Jeszcze nigdy tak ładnie nie spadłem. Schowaj, jakkolwiek to brzmi. Many za mało, ale jednego zabiję. Ach, nie dostał. No nie widzi go? Tylko się nie rusz. Nie wiem, czy tu broni nie powinienem mieć wyjętej. Zobaczymy, czy umrę. Żyję. O, nie widzi mnie głupek. To już nic nie zobaczy. Ogólnie może się wydawać, że długo przechodzimy ten pierwszy rozdział, jeżeli to jest speedrun, ale tak naprawdę my już robimy sobie podłoże pod inne rozdziały i to będzie przez to, co teraz robię. Oczywiście w dupę drabiny w Gothicu. Później po prostu szybciej się przejdzie. Później się szybciej przejdzie grę. Także... Schowaj broń! Knucik, o której? O 21 coś, wiesz? Dzisiaj trochę później ten, bo... Bo tak. Bo chciałem, żeby lepszy klimat był, bo szóstka Harego jest taka mroczna, to... Koło 22 się fajnie będzie to oglądać, wiesz? Rozejrzyj mnie. Dzięki, dzięki. Dobrze mówię, dokładnie, Momek, ty to rozumiesz. Akurat najlepiej. Jakby wszyscy byli tacy jak ty, to byłoby pięknie. Każdy by rozumiał, co mówię, nie mówiąc nawet. Ja tylko robię taki ruch okiem, a ty już przeczytałeś, jak mi minął dzień. To byłoby piękne. Dlatego na TVN nie późno, na TVN nie puszczali wcześniej, z tego co pamiętam, bo to chyba było super kino. Czy tam jakiś inny gówno. Dobra, mamy drugi rozdział za sekundkę. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem expa. Bo jak, poczekaj, brakuje, 1000 expa brakuje. Nie, na pewno jest dobrze. Dodam sobie w siłę. Jeszcze 10 pointów. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś na właściwego człowieka. Czekaj, a teraz podka odpalę. Ale muzyka. Nie masz w telewizji w domu od 5 lat? Ja też nie mam. Od bardzo dawna. Jeszcze jak mieszkałem
rodzinnym domku. To już dawno nie oglądałem telewizji bardzo. No ale no nie ma tam nic ciekawego tak naprawdę. Nie chodzi o to, że ja jestem jakimś wrogiem telewizji, tylko po prostu jest w dupę gówno pieprzone. Nuda zasrana. Wolę sobie wybrać, co chcę obejrzeć w internecie, niż... Wiesz, o co chodzi. Dostosowywać się do jakiegoś debila, który mi jeszcze przypadł przy okazji w pieprzy pół kilo propagandy. To ja już wolę naprawdę obejrzeć tylko to, na co mam ochotę, a nie. Ciężko dobrze nie gada się na temat telewizji. Dobra. Schowaj broń! Biegam ogólnie z wyjętą bronią. Z wyjętą bronią biegam. Co za... Żeby do mnie nikt nie gadał w wiosce, bo wtedy tylko czas tracę. Taki trik. W realu też tak robię. Czemu nie? Jezu, nie to kliknąłem. Gdzie ten drugi? Aloj. On mnie może pięściami ubić, trzeba uważać. To ty. Co? Mówiłem o tym. Ja. Ewo, oszukujesz! Gadałem z tobą i mnie bombę przypieprzył, nie mogłem go uderzyć nawet. Zwycięzca bez dwóch zdań. Co ty w dupę robisz, mleczaku pieprzony? Tai chi ćwiczysz? Nie, chcę się bić. Natychmiast. O! Dobra, poszło. Rzucił się na mnie jak nienormalny. Lewe. A nie, czekaj, dobra. Już nie żyjesz. Myślałem, że coś źle policzyłem. Zejdź mi z drogi. Dobra, jest level. Nie chciałbym być teraz w jego dzieci. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ogólnie po Harrym będziemy jeszcze w ligę grać. Wbiłem serię do platyny 4. Na offstreamie. Do platyny 3. Także sobie ją zagramy na pewno, jak kogoś to interesuje. Nie ty Grimsz, mato! Przepraszam. To nie mój problem. To... Mam już dość tej uważać na to, co mówisz przy... Ja i skać. Dobrze. Trzymaj się. To nie było zbyt dużo sam. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Do i... Nie o... Zap... Dobra, jest git. Od razu wiedziałem, że będę... Zastanawiam się, co ja miałem zrobić jeszcze po drodze. Wejdę do magów ognia. Chcę wejść do środka. Czytam. Dobra, jesteśmy w drugim rozdziale. Chcę się zobaczyć z Gomezem. To Rusz powiedział, że mogę zostać cieniem. Rusz ma te szybciej, dobrze? Kruk. Patrz, kruka zabije i tak jakbyśmy Gothic 2 z kruka wygrali, nie? Pogadajmy lepiej. Czeka, lepiej się nic nie pakować. Dobra, szybki trik jeszcze do zrobienia jest po drodze. Czeka, lepiej się w nic nie. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Mamy najlepszy miecz z gry. Jednoręczny. W pierwszym rozdziale.
Ja pierdzielę, ta gierka pieprzona w dupę. Kurde, będzie animacja gówna, ale dobra. Witam. Szybciej! Yerba, szybko, yerba w tym czasie. Lej, lej te kole. Dobra. Koris, do zobaczenia. Witam. No kurek, masz gówno jeszcze. Dopiero w drugim rozdziale będziemy jakieś temy. Dobra. Zapis. Lepiej się w nic nie pakować. Potek. Kiedyś tak. Jak umrę, to wczytam tu grę, tak że będzie długi kawałek do powtórzenia, trochę słabo. Tylko zachowaj to dla siebie. Siłę. A dobra, potem to zrobimy. Zahaczę o ten obóz, najwyżej trochę dłużej będziemy przychodzić. O kurde! Zapomniałem. Dobra. Chciałbym mi napieprzyć typ, to że musiałem wczytać. Zapomniałem o tym. Nawet, że teraz mnie złapał i taki kawałeczek tylko z powrotem. Dobra, patrzmy na tyły głowy tych typów. To się chyba. Dobra, łysy, łysy. Łysy to się nie rzuca. Jest dobry chłopak. No jak będę mało błędów robił w gierce, żeby rzadko wczytywać jakieś dłuższe momenty, bo nie mówię, że ktoś mnie zabije i wczyta mi taki krótki moment, ale jak będzie rzadko do wczytywania długi moment gry, to spokojnie szybko to zrobimy. Także na easy. Jaki dzisiaj odcinek Harry'ego? Szósty. Nie wiem, czy to biegnę aż do wioski. Trochę za wcześnie pota chyba użyłem. Ale zresztą zobaczymy. Tu pobiegnę na skos. Zamknij dupę. Ogólnie tamtym wyjściem powinienem wyjść. To byłbym na pewno potkiem. No aleluj. Puść mnie! Zaraz mnie ubiją. Bo mam mało HP w sumie też. Zastanawiam się nad dalszymi etapami gry, jak to się robiło tam. Ale to było tak. Teraz będę szedł po kamień. Potem idę do tego obozu, to przy okazji pójdę chyba. A dobra, pamiętam już, pamiętam wszystko. Fajne pomysły co do Gothica mam? Chodzi ci o speedrun? Taki pomysł, nie pomysł. Przeruchana gierka, ale chciałem się sprawdzić. To jest też taki. Mam taką wersję Gothica, że jak skaczesz, to jakby jest ściana niewidzialna. I muszę tak robić. Żeby szybciej spaść w dół. Co zaoszczędzi pół sekundy na każdym skoku. A że się robi milion skoków, to zobacz ile to jest sekund. Tajne triki panowie są robione. Chowaj broń. Już nie będą do mnie gadać w drugim rozdziale. Nasz nie i po. Niech. Trochę długo w sumie ten pierwszy rozdział robiliśmy, ale. Chyba i tak worth. Ludzie zawsze gadają. Czekaj. Nigdy nie pamiętam, gdzie to się szło. Do tego sklepikarza. Chyba tędy się do sklepikarza szło. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Chciał. Telekineza. Jedna. Przemiana w krwiopijce.
tyra chciałem kupić. Łuk mam jakiś w kieszeni. Jezu, ile mu siana dałem. A, bo to jest tyle warte. Czekaj, wziąłem od niego co? Poczekajcie, przemiany w krwiopijca i telekinezę. Czekaj, czy coś trzeba było jeszcze, bo ja zawsze pamiętam, jak robiłem ten speedrun. Znaczy, jak ja zrobiłem, nie wiem, na offstream jest dwa razy tylko, ale pierwszy rozdział pamiętam, przyszedłem więcej razy. Bo mi się zawsze pieprzyły tu rzeczy. I często resetowałem. Może. To się chyba nie chciałbym teraz być jego schowaj. Tutaj też chodzę z bronią, bo oni będą coś gadać do mnie, dlatego zapieprzam. Schowaj broń. Czekaj, tu jest tak, jedno to, drugie to. Dobra, już wszystko. O kurde. Dobra, wracamy do tego save'a. Nie, poczekaj. Mam już dość tej paplaninki. Zawsze to samo. Nie jestem pewny, zerknę coś. No i... Ty, mam nadzieję, że mamy drugi... Co ja w dupę kółko zrobiłem? Nie jestem pewny, czy czegoś się zapomniałem, tak jak mówię. Ja tu zawsze czegoś zapominałem. Chcę zerknąć. Chcę tylko zerknąć. Wczytam zero tamtego save'a. Nie wiem, czy zapisałem. Od razu wiedziałem. Bo chyba czegoś zapomniałem. Ważnego dosyć. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Zapomniałem podków na szybkość. Ja pierdzielę w dupę. O to mi chodziło właśnie. Się dziwiłem, co tak tanio jest. Wziąłem telekinezę, wziąłem przemianę w krzopicę i podki na szybkość. Teraz jest wszystko. No dlatego tak powtarzam głośno, żeby... Wiesz, o co chodzi? Żeby mózg tak... O kurde! I taki mi psztyczek daje. W neuron. Który mi przypomina, że czegoś zapomniałem, ale ja nie wiem czego. Jak Neville z zapominajką, co miał w jedynce. No ale jednak. Poszło. Co chcesz zrobić z tą bronią, człowieku? Schowaj broń. Zaraz będziemy w trzecim rozdziale. To jest chyba najkrótszy rozdział, drugi w tym speedrunie. Znaczy, nie, szósty jest najkrótszy, no bo tam idziesz tylko śniącego zabić. Weź spokój szmatę, ja pierdziel, ci bym przypieprzył gonga na łeb, to byś dech. Chowaj tą kulę ognia. Patrz to, robisz taki trik tutaj. Tylko się nie zdziw. Nie przestrasz się, dobra? O kurde. Żadnej! Many mi zabrakło. Many mi zabrakło. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz trik robię. Co zamierzasz zrobić z tą bronią? Pokażę wam chyba najlepszy trik w tej gierce. Jak szybko zdobyć kamień ogniskujący. Oglądaj to. Nie wiem, czy pamiętacie ogólnie ten rozdział, ale zobaczcie to. Idziesz tutaj, pszczołą. I robisz coś takiego. Jest typek. Zabijasz go. Zabierasz jego rzeczy. I wracasz. To ogólnie trzeba było obejść górę. A ja poszedłem pod górę. Dobra, jest za nami już ten moment trudny gry. Lepiej się do tego nie mieszać. To się już więcej nie powtórzy. Muszę pamiętać, żeby teraz do Korkaloma pójść, bo jak za... Dobra, będę pamiętać, co ja mam zapomnieć. Ważne przecież. Miłej gry, dziękuję ci. Siema. Nie to. Dobra, teraz do Korkaloma. Zmiana w tego. Polecimy sobie do kanionu troli. Dobra, wszystko jest dobrze. Ile się przygotowałem? Mówiłem, dwa razy przeszedłem tą grę. Znaczy,
Raz przeszedłem tą grę bez speedrunowania na offstreamie. I potem dwa razy zrobiłem taki ala speedrun. Co chcesz zrobić z tą bronią? No to według mnie w tym speedrunie Gothic 1 tylko pierwszy rozdział jest trudny. Potem nieważne jak będziesz grał, to wszystko leci samo z siebie. W tej grze nie trzeba w ogóle expić, żeby mieć 100 siły. Tak jak na przykład w Gothic 2, co walczymy o każdy punkt siły. Tutaj chłopie, siła sama przychodzi. To jest piękne. Zapomniałem pójść do Korkaloma, mówię, że zapomnę. Mówiłem, że zapomnę. A mówiłem nie przy... Ale i nieważne. Na co siła? Żeby DMG napieprzać w moby i w ludzi. Schowaj. No jest, Gierczak, bardzo. Ogólnie Gothic 1 jest bardzo prosty. Spokojnie. Ale ma klimat i to wygrywa. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Klimat jest fajny w tej części bardzo. Tej górniczej doliny. Jak tak po latach wraca do tej gierki, to tak, o chłopie. Tylko nie wiem, czy bardziej klimat, czy nostalgia. Nie powinieneś. Puściłem filmik na YouTube tylko? Tak się przygotowałem, że za każdym razem, wiesz. Pogadajmy lepiej o tym. Dremord jak typek mi umiera. Albo wczytuję, zapisuję. Tutaj jest bug ogólnie, duży. Czego? Oby go nie było. Tak. To. Do zobacz. Obyś. Czekaj. Czego? Ja to. Do obyś. Lepiej się do tego nie mieszać. Nie było buga, na szczęście mamy farta. Tutaj był bug taki, że bug z plata wywalało. Nie wiem czemu te bugi są co jakiś czas. Spokojnie. Ale są. Wygrałeś. Całki dupa. Halo? Nie wiem, wydaje mi się, że coś źle zrobiłem, ale luj. Teraz idziemy do kopalni. Także mamy za chwilę trzeci rozdział. Jest dobrze. Na jakich latach? Po jakich latach, jak już to przechodziłeś w tym roku 100 razy? Nie, nikt z tej gry, nawet 100 razy łącznie przeszedłem, niestety, a chciałbym. Codziennie teraz będzie speedrun na początek streama, co ty na to? Mój porypany. Wiem co zrobię. Jak będę wracał z kopalni, to pójdę szybko do starego obozu na sekundkę. Chyba tak nie robiłem, jak na offstreamie próbowałem tą grę przejść. Ale tutaj przetestuję to i możliwe, że to się okaza... Możliwe, że to będzie lepsze. Tak się zastanawiam. Najwyżej przejdziemy o 10 minut dłużej. Marcinas, nie, na te gry... Z bugami się da tą grę przejść w kilka minut, wiadomo. Takimi jak wchodzenie pod tekstury, jak zabijanie tych orkowych szamanów na końcu gierki, tak, że się po prostu umierają, ty nawet ich nie uderzasz. Ale ja nie chcę tak robić. To mi się w ogóle nie podoba, coś takiego. 20.04, wiem. Foka, no co ja chciałem zrobić? Ile mi zostało? Za chwilę będziemy w trzecim rozdziale, więc połowa gry jeszcze. Czwarty rozdział jest najdłuższy. Z tego, co mi się wydaje ogólnie w tym speedrunie. Bo kamienie ogniskujące to ja zdobędę zanim się rozdział w ogóle zacznie. Ale czwarty rozdział był długi. Pamiętam. Czego nie wiem, Momek? Dobra, patrzcie to. W czwartym rozdziale chyba, czy trzecim się zbiera kamienie ogniskujące. Ale my go zdobędziemy już teraz.
Teraz idziemy do kopalni. W kopalni sobie weźmiemy te jaja. Chyba trzeba 3 albo 4 jaja. Na wszelki wypadek podniosę 4. Potem pobiegniemy do starego obozu, potem po Almanach. Wydaje mi się, że wszystko jest dobrze. Możliwe, że zapomniałem o jakiejś rzeczy, która by przyspieszyła trochę speedrun. No ale luj, no nic nie zrobię. Poczekaj, tam się szło. Dobra, pamiętam, tam się szło potem. Ten kamień, bo czekaj, są tak, kamienie ogniskujące są tak. Harpie. Rozgornym klasztor, ten kanion troli, jeden z obozu na bractwo, jeden z Miltenem. Z Miltenem zdobędziemy chyba na samym końcu. Zobaczymy jeszcze, nie pamiętam. Najwyżej speedrun będzie o 10 minut dłuższy. Czy są nudy, czy dymy? Co za debilne pytanie. Zależy, czy ktoś dobrze się bawi oglądając Gothica, czy nie. Jak się ktoś źle bawi, to niech po prostu stąd wypieprza. Sam powiedzieć. Dobra. To ładnie se umarłem. Czekaj, nie? Nie wiem, cały czas mi się wydaje, że o czymś zapomniałem. Aleluj. No trudno, idziemy na żywioł. Najwyżej 10 minut dłużej. Najwyżej 10 minut dłużej, dokładnie. Zagom. To tak. Nie wiem. Dobre. Nie. Dobra, wchodzimy do kopalni. Tam był taki trik w kopalni, tylko muszę sobie przypomnieć. Przypomnę sobie na żywioł. Dawaj, otwieraj te gówno szmato, bo ci zaraz napieprzę kopów na łepek. Możesz? Za. Dobra. Nie wiem czegoś. Czego znowu? Siema. Przepuść mnie. Tam szukam wydzieliny pełzaczki. Kurde, się zbugowało. Chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Wybije potka na HP w sumie, bo oni by mają myli na hita chyba. Z takim HP to lepiej nie ryzykować. Dzisiaj ligi nie będzie? Będzie na koniec pucharem, bo zagramy sobie serię na Rosji. Czemu nie? Nie wiem, mówiłem, że długi stream dzisiaj planuję bardzo. Nie wiem do której będzie, ale będzie długi. Dobra, najważniejsze rzeczy teraz. To trzeba bezbłędnie zrobić w sumie od początku do końca. Dobra, wbiegasz w ogóle zanim się zespałnią te pełzacze, bo to działa tak, że one tu nie są od początku, one się spełnią tu. Dlatego widziałeś, przebiegłem przez nie, one normalnie nie dają przejść, bo jest taki zator. No ale już... po prostu na pałę biegniesz, to sobie wejdziesz i tak. Dobra, zaraz będziemy w trzecim rozdziale. Jest w dupę, no bardzo dobrze wydaje mi się. Przecież nie mam takiego poczucia czasu. O nie, czekaj, nie będę ich zabijał. Może się uda bez zabijania ich. Trzy. Dobra, wezmę te dwa jeszcze. Dobra, tu będzie ważna rzecz, jak wyjdę stąd w ogóle.
Zapis. Potek i zapieprzamy. Teraz poczekaj. Wyjmę broń. Tu jest w ogóle trik, zobaczcie. To jest skrót przez kopalnię. Nie muszę kółka robić, tylko robię coś takiego. A jest gitara, elo. Spoko, już mamy kopalnię zaliczoną. Bez zabicia nawet jednego pełzacza. Także no. Dobra, mamy trzeci rozdział za chwilę. Jest bok. Czego nie ma mini Mike Johnny? Co ty piszesz? Potek się skończył, ale tu już go klikał nie będę. Bo jak są takie pochyłe rzeczy na tej wersji Gothica, to się dobrze... Prawie tak samo szybko się przemieszczasz skacząc. Typek co robił speedruna na YouTubie, wiadomo, on miał inną, to mówiłem już wersję. Przez co... Skoki ma też niezbugowane. W tej wersji Gothica wszystko ładnie wygląda ogólnie i na streamie też dobrze to wygląda. Tam jest 60 FPS-ów i tak dalej, ale zbugowanych parę rzeczy. No ale na szczęście. Dobrze to chociaż wygląda. Siema anime Hentai Only, miło, że jesteś. Gdzie masz suba? Czekaj. Ja mam szósty, w ogóle mam szósty level. Trzeba 10 level mieć, żeby cię na strażnika przyjęli, to mnie nie przyjmą, to luj. Nie będę strażnikiem. Chyba do końca gry w ogóle będę... Nie, ja... No, ja już będę chyba tylko cieniem do końca gry. Do zobaczenia. Jak mi się wydaje. Albo nikim, bo... Tak, nikim, bo później mnie przecież kikną. Kikną mnie potem, to będę nikim, no. Dobra, idę do starego obozu, do magów. Szybko się przejdę, potem pójdziemy szybko po Almanach. Trzeci rozdział. Potem, co trzeba było potem zrobić? Cmentarz orków jeszcze jest. A tak, najpierw jest cmentarz orków. Najpierw cmentarz orków będzie, no tak. Dobra, git jest. Ostatnio ciągle LOL to nie przedłużyłeś? Czemu? Znaczy, no jak wolisz, nie? Ważne, że tu jesteś, czy z subem, czy bez. Pejdę do tego starego obozu, szybko podejdę do magów. Nie wiem, czy mnie stać na itemy ogólnie. Mam 20 punktów nauki do dodania. A, dobra, już wiem. Spieprzyłem pewną rzecz, ale już trudno. Ale już luj. Najwyżej przejdziemy tak. Czy daleko jestem? To jest połowa gry mniej więcej. Znaczy zaraz, no bo zaraz będę w rozdziale następnym. Hej! A, nie zapomniałem, że będą do mnie gadać, bo jestem cieniem. No głośna jest ta woda strasznie. Lepiej się do tego nie mieszać. Chyba... Nie daj się... Jeszcze... Może... Tak. Jesteś... Trzymaj. Dziękuję ci, anime. One Punch Man? Możliwe, ale nie wiem, czy można na Twitchu oglądać. Możliwe, że już na stronce. I nie wiem, czy One Punch Man. Możliwe, że będzie od razu. Chciałbym być teraz... Możliwe bardzo. Wit! Posz... iPodki. O kurde, trzy. Co to jest? Gówno światło. To się chyba nigdy nie skończy. Zawsze to sam. Jezu, 900 golda, ja w dupę tyle wyciułam. Mam już dość tej paplaniny. Ja pierdzielę. No dobra, to jest 1000 warte. Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. Czekaj, dobra. Tędy pójdziemy szybko do obozu na bagnie. Save. Mamy już 55 minut w tym Gothicu.
Także nie jestem pewny, jest chyba gorzej niż myślałem, że będzie, aleluj. Sezon drugi jest się One Punch Man. No mój kolega ogląda One Punch Man, to też tak mówił, że inna firma to robi. Czy coś takiego? Czytaj czat. No zerkam, ale teraz ważne rzeczy zaraz będą. Coś będzie ciężko patrzeć na czat. Film z Pokemonów, tylko jeden mi się podobał. Reszty nie będziemy, innych nie będziemy chyba oglądać. Powiedz, czy mnie lubisz, bo nie możesz żyć bez tej wiedzy? To nie jest zła wiedza. Dobra, tu jest ważny moment, także zobaczymy, co z tego będzie ogólnie. O kurde, dobra, za chwilę wczytam, jak mnie zabiją. Chociaż czekaj. Mam mało HP, powinienem też podka wykryć na HP. No właśnie. O to mi chodziło, że to nie pyknie. Skończył mi się potek w chamskim momencie. Teraz powinno wyjść to. Chociaż mogłem też trikiem zrobić, ale luj już z tym trikiem. Za tamtym razem mogło wyjść, ale... aluj. Dobra, git. Jesteśmy bezpieczni. Dobra, mamy trzeci rozdział. Co było dalej? Poczekaj, cmentarz orków i potem trzeba z kamienia zdobywać ja w tym rozdziale. Ogólnie jak będę, przypomnijcie mi, że jak będę w nowym obozie, to spamujcie, żebym zabił wilka. Bo jak zapomnę zabić wilka, to nie przejdziemy gry. Także jak będę w nowym obozie, czyli tam gdzie są najemnicy, to spamujcie zabij wilka. Bo jak zapomnę, to jesteśmy w dupie, to nie przejdziemy gierki, iluj. Będzie trochę gówniano. Ale to nie jest nowy obóz. Mogłem trika zrobić z bronią, ale luj nie robię. Ale to nie jest nowy obóz. Ale dobra, rozumiem, że ćwiczenia na czacie, no dzięki. Bo szybciej będzie, będę biegł. Z górki chłop skakać nie umie. Czy on do mnie zagadać? Nie. W tej historii musi być jednak... Jeśli myślisz, że... Kurde, mogłem tego pota tam na górze wybić. Trochę czasu straciliśmy, ja żydzę te poty, nie wiem po co. Bo potem się ich ma nieskończoność, no aleluj. Trudno. Taka głupia decyzja poszła. Nie wiem po co te poty ogólnie, bo potem i tak się pije inne poty niż w ogóle mam. Aleluj. Pogadaj z Andrę. Zaraz będzie gadane z Andrę. Zabicie ludzi. Siema głównie. Tu jest duży bóg. Jak będzie, to puszczę reklamy chociaż. Nie było buga. Ale dwa levele za to były. Schowaj. Schowaj broń. Zamknij dupę, bo cię ubijesz, mato. Nie wiem czemu tych bugów nie ma ogólnie. Ja je miałem często. Wynoś się stąd, zanim wezmę mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa. Dziękuję ci bardzo. Co?
Co ty wyprawiasz? Ty. Jak cię dorwę? Chyśir dał na goli brodę 5 złotych. Siema Żydzie, ostatnio na historii miałem o Spartanach i od razu mi się przypomniało 100 na całą klasę. Krzyknęłem kurde w dupę i pani zaczęła się ze mnie smiać i zdeka baracik. Ha, ha. Nie masz tu... Dobra, mamy trzeci rozdział. Co? Co się w dupę stało? Dziękuję ci bardzo. Na całą klasę krzyknąłeś kurde w dupę i się śmiać zaczęła? Widzisz, jak się te szkoły zmieniły? Jak ja powiedziałem dupa, jak chodziłem do podstawki, to uwagę dostałem. No ty... Rozumiesz? Ale czasy się zmieniły. Ja pierdzielę. Dzięki bardzo. Jest rozumiane. No i to mi się podoba. Dobra, tajny trik robię, panowie. Pokażę wam, jaki głupi to jest trik, no ale muszę go zastosować, żeby szybciej poszło. Hej, ty! Spadaj z mojej chaty, albo wezwę straż! Zamknij mordę, bo ci mapę cię piję, że nie zabiję. Widzisz ta chłopa, co tu idzie, tak o? Z kuszą, którą mu sprzedałem na plecach rozdział temu. Oj. Zwycięzca bez dwóch zdań. Siema, ale masz itemów. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Kurde, jedną przemianę w krwiopijce miał tylko. Poczekaj, poczekaj. Cmentarzysko orków, dobra, nie pamiętam. Chciałbym być teraz w jego skórze. Daj to. Zapewne masz rację. Dobra, jest git. Wilk to nie ten obóz. Lepiej się do... Przecież. Jeszcze pożałujesz. Dobra, teraz ważne rzeczy będą. Cmentarz orków, potem kamień ogniskujący, potem wracamy tutaj. Przy okazji zbieramy zioła lecznicze. Dobra, takie rzeczy mam w głowie teraz na najbliższe rzeczy. Potem lecimy po kamień ogniskujący następny. Jak będę miał przemiany jeszcze w te... W krwiopijce, to nawet wszystkie kamienie zdobędę, zanim pójdę do Saturasa. To byłoby bardzo dobre, byśmy mieli za chwilkę w sumie. Czwarty rozdział. W piątym rozdziale się idzie do Xarda... nie, w czwartym... Tak, w czwartym rozdziale się idzie do Xardasa i robi Ulumulu. No to też dosyć łatwe do zrobienia. Mam nadzieję, że to też pójdzie szybko. No jak driftuję, jak parypany. Dobra, to jest ważna rzecz, bo ja muszę to pierwszym razem zrobić te rzeczy, co tu będą, bo inaczej potek mi się skończy. Ta gra działa tak, że jak zapiszesz i wczytasz, to ci się potek szybkości wyłącza, mimo że miał trwać 2 minuty. Nie zabijaj wilka. To nie będzie zabijany wilk. Ale go tylko pobiję toporem po głowie. Ważna rzecz to jest, mam nadzieję, że to wyjdzie na za pierwszy. Wyszło za pierwszy. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Tchesirk dał na goli brodę 5 złotych i ta sama pani od historii. Potem Cosinus się do mnie przysrała, że gadam i Cosinus i wezwała dyra, który ma na nazwisko Gargas, więc znowu krzyknęłam kurde w dupę Gargas i ze haha. I było zajebiście pozdro. No nie wiem czy... nie wiem czy ta końcówka jest prawdziwa, ale nawet śmieszna. Ważne rzeczy teraz, także oby też wyszły za pierwszym. Na razie dużo rzeczy wychodzi za pierwszym, co mocno przyspieszy ten speedrun, także jest totalny bug. Siema gówna. Nie ma mnie tu, nie ma mnie tu. Umrę. Ja pierdzielę. To jest trudny moment, który... Tracę pół HP. Dobra, orki są głupie na szczęście. Dobra, orki są debilami. Także szybko poszło.
Ja w sumie mogę już wspiąć tam. Czego się w szmato bugujesz? Ja pierdzielę. Szybko, dawaj, łysy. Ja pierdzielę, topór leży na ziemi. Co to? Czekać. Chodź, chodź. Chłop się patrzy w bok, jak biegnie do mnie. Tu są bugi w dupę, on się tak lubi zbugować w tych ścianach, że deluj. Chodź, chodź, chodź. Idziesz? Kiepie? No ja pierdzielę, no orka nie widzisz jak idzie? Dobra, gadaj do mnie, gadaj. Gadaj do mnie szybko. No ork idzie, łysolcu pieprzony. Ja pierdzielę, ork mnie ubije. Nie ubije na farcie. Gadaj. A, czekaj, ja do niego mogę gadać. Dobra, idź tam, idź tam. O kurde. No to było lucky już. To jest zbugowało się. Jeden siły tylko. To musi pro. Dobra, to będzie ważny moment teraz. Tak jak każdy. W sumie jak tak krótko się gra w tą grę, to w każdy moment jest ważny tak naprawdę. Dobra, nie zbugował się tyle dobrego. Dobra. Potek i szybko. Nie! Patrz to, patrz to, oglądaj. Chłop, nie, chłop chce mnie nie zabić. No. Chłop chce mnie zabić za. To wtedy musz wtedy gin, nie gaj! Dobra. Ha, spadaj! Peluwina. Chłop się cieszy, że uciekam przed nim, a właśnie mi pomógł wygrać gierkę, nie rzucając się na mnie. Na głupek. Tutaj niedługo będzie też moment, w którym wywaliło mi kilka razy gierkę. Nie wiem czemu. Także zobaczymy, czy mi teraz też wywali. Siema, orku. Idź tu lepiej palić mazaki. Kurde, szmato. A nie! A już trudno. A nie, poczekaj, nie, dobrze chyba. Znaczy mogłem zapisać, bo tu Bóg splata często wywalało, ale może nie wywali, więc jak nie wywali, no to będzie fart. Jak wywali, to luj, będziemy jeszcze raz tu biegli. Najwyżej.
to tutaj szło. Tu jest następny kamień ogniskujący, dlatego tak se lecę. Za daleko poleciałem? O kurde, za daleko kawałek. Pamiętacie to miejsce z Gothica 2, co graliśmy ostatnio? Poczekaj, teraz się szło i dawało chyba rośliny lecznicze. A, wywaliło bóg z plata, mówiłem, że tak będzie. Chłopie, w tym miejscu zawsze wala. To idealny moment na reklamy, zanim przed dalszą częścią tego speedruna. Także proszę, obejrzyjcie reklamki i gramy dalej. Chyba nie będzie już bóg z platów, z tego co pamiętam. Także proszę, reklamy. Bóg z plat to są reklamy, iluj. Zaraz wywali, to znowu opuszczę. Spoko, sypciu. Mi się podoba ten speedrun. Wilczelka zabić? Harry, kiedy? Po speedrunie. Powiem tak, teraz jak wrócimy do wioski, wydaje mi się, że około 15 minut zostało do następnego rozdziału, może mniej. Może mniej nawet, jeżeli dobrze będę grał. Następny rozdział to jest... Jeżeli dobrze pójdzie, to naprawdę nie... Już z górki będzie bardzo. Naprawdę idzie lepiej niż sądziłem, że będzie szło. Chociaż ten czas spojrzałem, to chyba jest gorzej niż jak grałem na offstreamie, ale nie wiem. Czuję, że jest bardzo dobrze. Co oznacza atak Sonika? Czy długo ćwiczyłem? Mówię, dwa razy przyszedłem chyba, albo... Na pewno raz przeszedłem normalnie z Gothica na offstreamie i chyba dwa razy speedrun zrobiłem. Ale pierwszy rozdział, pamiętam, przeszedłem kilka razy, bo często go resetowałem. Minęły reklamy? Jak tak, to napiszcie 18 i napiszcie też God Hits. Hits, jako emotka. Jeżeli się podoba speedrunek. O. Harry, po tym nie było reklam? A, no to luj. Dobra, w takim razie dalej. Dobra. Dalej, speedrun. A, to... A, bo tu jest szybki zapis. Dobra. Mam nadzieję, że Bóg w plata znowu nie wywali, ale najwyżej reklamy puszczę. Chyba tędy jest szybsza droga ogólnie. Szybki powrót do obozu. Co kamień? Nie mów, że kamienia nie wziąłem, co ty gadasz? Sprawdzę. Naprawdę kamienia nie wziąłem? Znaczy wczytam save'a w tym. Dalszego save'a wczytałem. Wczytam zaraz dalszego save'a, jeżeli nie wziąłem. No sprawdzę, i tak wczytam gierkę, jeżeli go wziąłem, przecież to za różnica. Tutaj, sprzed chwili. Ale na wszelki wypadek, no wolę zobaczyć. Bo jakbym go nie wziął, panowie, to byłbym w dupie mocno. Brałem ten niebieski kamień. O kurde, dziękuję za przypomnienie. O, bóg splat. Nie wziąłem go. Nie wziąłem, leży tam. Ja pierdzielę, dziękuję.
Wziąłem go, macie rację, wziąłem go, ale wywaliło Bóg z plata potem. Brałem go, ale wywaliło Bóg z plata. Wczytam starszego tego. Starszego save'a wczytam. To czasu nie stracimy za bardzo. Dobra. Potek i jechane jest w dupę. Moda typowi? A kto pisał? Ja nie widziałem. Ale dziękuję bardzo. Ty? Spadam. No to masz Marcina z VIP-a już. Ile możesz mieć VIP-u naraz? No, parę osób pisało, że kamień. Parę widziałem, dlatego zwróciłem uwagę. No, jakby jedna osoba napisała, to luj. Siema, over. Over coś tam. Siema. Jak się to czyta, over? Napisz mi. Siema, mogę przejść? Każdemu mówi, padaj. Siema, zwykły człowiek. Czyli od orka, z tego co pamiętam. Akurat orki są. No nic, straciliśmy. Znaczy, możliwe bardzo, że Bóg z plata zarabywali. Aleluj. Trudno. Trzeba się pogodzić. Także jak... Reset tej gry krótko z panu. Na szczęście. No nie mam tego wyjętego. A kumam, no to over będę czytał. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, bo masz nick podobny do kogoś z Twitcha. O kurde, źle lecę. Czy speedruna robię? A co to jest? To jest totalny speedrun. Ogólnie zostaję speedrunnerem se. Dobry pomysł, czy takie drętwe gówno? Wywaliło. Zawsze wywala tu. Nie wiem o co chodzi, ale to jest jakoś ustalone. Nie wiem, naprawdę, ale teraz go wezmę chociaż. Wziąłem, cieszmy się. Dobra, wzięte jest. Widzę, że wzięte. Dobra, to biegnę. Znaczy, no straciliśmy trochę czasu, ale jeżeli chodzi o czas speedrunowania, no to nic nie straciliśmy, także... No bo dlatego gram to ułatwienie, wiecie o co chodzi, bo nie jestem jakimś w dupę speedrunnerem. Dlatego mówię, ułatwienie mamy takie, że czas gry pokaże, w ile przeszliśmy, a nie czas... taki na stoperze, no bo to... Co robisz? Płyń z nurtem! Bo aż taki dobry w dupę nie jestem. Run forest. A nie, dobra, wiem co zrobić, bo ja teraz będę płynął po roślinki lecznicze. Woo! I umrę. Nie, żyję. O kurde, są dwa wodospady. Żyj, przeżyj. Przeżyj. A ten wodospad napieprza! Matiś, siema Matiś. A nie, to nie Matiś. To jest Mightyes. No ja właśnie o tym mówię, Reformer, że jestem głównym w tą grę, dlatego ułatwiamy sobie w pewnym sensie. Dobra, poszedłem tutaj, może kogoś zdziwić, czemu nie zapieprzam tam. Powiedzieć, że tamten typ oszalał.
Bo zbieram teraz roślinki lecznicze, a długo się idzie tutaj, żeby je zbierać, dlatego poleciałem wodospadem, żeby szybciej było. O kurde, czekaj, mam jeden HP. Żeby te węże się na mnie nie rzuciły, bo nie chcę mi się z nimi napieprzać. Nie pamiętam, gdzie te roślinki były nawet. Nie wiem, ile mam przemian w tego. W... Czekaj, one miały mieć po... Chyba 8. Po ile one mnie te gówna biją? One mogą mnie zabić, czy mi już nic nie zadają? Chyba mi coś zadają. Te gówno kmioty. Kurde, gdzie te rośliny? A tu są! Ja pierdzielę, tak daleko? Ale mają mieć 8 listków łącznie. Jeden, trzeba 5, trzeba 5, mamy jeden. O, tu są wszystkie chyba. Są 3, w dupę będzie jednego braku. 3 to chyba złe są. 2 3 4. Tu będzie, na pewno tu będzie ostatni. Jest 5. Mijasz je? Nie, są podobne, które mają 6 listków, o to chodzi tu. Nie wiem, czy trafię na podobny. Ale bym wam pokazał. Tu były w ogóle wszystkie, obok tego punktu z runicznego. Są takie, co mają po 4. Jak zobaczę jakiś, to wam powiem. O, ten ma 4 chyba. Widzisz? Ma 6 łącznie, a powinien mieć 8, żeby był dobry. Właśnie nie wiem, po co tak naprzemiennie je ponapieprzali, żeby trudniej było. Co dają roślinki? One są do questa fabularnego, żeby szybciej grę przejść. Czekaj, spróbuję coś. Nie, nie wskoczy, bo tak nie wskoczy pewnie, bo jest w dupę gównem ta gra. Luj, te tędy. Kurde, w dupę. Nie skacz tylko do góry. Dobra. No nie dosk... O kurde, dobra, wyszło. Wykonam tą misję, pójdę do maga, napieprzę mu tego tutaj, w obozie, pójdę szybko... A nie, czekaj, bo to nie będzie następny rozdział jeszcze, to ja go nie będę lał, to nie, bo ja już go lałem. Robisz speedrun masturbowania? To nie jest speedrunik. Ale to nie chodzi o to, tylko chodzi nie o speedrun w tym, tylko o slowrun właśnie. Na pieprzesz, wiesz. Lepiej się do tego nie mieszać. Patrz, teraz te roślinki, które się długo tak zbiera, ja mu z bomby daję. Iberion nie żyje. A, runę mi da. Jeszcze ta pozwoli. Zapiszę, zaraz poczekajcie. Chwila zastanowienia się. Teraz do magu wody. Pójdę szybko po kamień. Dobra, czekaj. Już nie muszę się zastanawiać, zawsze już wiem co same robić. Trzymamy. Kurde, w dupę. Trudno. Czekaj. Nie, dobrze! Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Pewnie masz rację. Jest idealnie. Ja pierdzielę. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Ideolo. Poczekaj. Dobrze, mam pamięć. Bo bym zapomniał najważniejsze rzeczy i byśmy już mieli w dupę tą grę. Jeśli myślisz... Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Zapomniałem skrzynkę zabrać z kamieniem ogniskującym. Ja pierdzielę, Boże, dobrze mi się to gówno przypomniało. Jak ja bym tego zapomniał, to już od nowa można by speedrun zacząć, bo to by dodatkowe ze 20 minut dołożyło. Jezus Maria, dobrze mi się to gówno przypomniało. To... No, mamy czwarty rozdział za chwilkę.
idziemy ulumulu robić, Sara. Jeśli myślisz, że... Myślałem, że to się skończyło, już dawno załatwiało się inaczej. Ulumulu. Pogadajmy lepiej o czymś innym, niż uważać na to, co mówisz przy obecnym. Dobra, mamy trzy. Wydaje mi się, że to wystarczy, żeby zrobić resztę kamieni. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. A to... Mam już. Jest dobrze, bardzo nawet. Może zrobię nawet czas lepszy niż ten. Nie pamiętam tylko jaki miałem. Weź wypierzaj z tą pałką. Sypie. Dobra, do tego Gorna raz. Potem jest 2, 3 do Miltena. I mamy 5 kamieni chyba. Zerknę za chwilkę, jak będę u Gorna. Czy będzie to piąty kamień u Miltena? Jeżeli tak, to będziemy mieli wszystkie już. I potem będziemy mogli od razu iść do Xardasa. Od Xardasa będzie można iść do Orka, mu ulumulu zrobić. To zajmie chwilkę. Jest dobrze. Zabiję, znaczy napieprzę wilkowi, tak, napieprzę. Napieprzę mu wtedy, jak będę szedł do maga kupić itemy. Czyli za chwilę, bo na koniec gry trzeba łuk mieć i to jest łatwe do zapomnienia, bo nie mam skąd tego łuku normalnie wziąć, jak speedrunuję, tylko stamtąd. Ej, na mistrzu się nauczę zaraz walki, tylko od kogo siły się nauczyć? Od Diego się nauczy siły. Przy okazji to ułatwi gierkę na koniec. Nie jest to wymagane, ale mi to ułatwia. No niedużo już tego speedrunu zostało. Wydaje mi się, że kamienie ogniskujące... Bo my kamienie ogniskujące chyba od drugiego rozdziału zaczęliśmy zbierać, a je trzeba zebrać, żeby zrobić czwarty rozdział, także... Mocno to przyspiesza grę ogólnie, że je teraz zbieramy. Dobra. Save, bo wiecie, że tu może być bug splat. O kurde, nie było? Aż mnie to dziwi. Dobra, mamy klucz do skrzyni, tam do drzwi chyba, tam na górze. Jest dobrze, bardzo. Teraz lecimy tam na górę, do klasztoru, weźmiemy kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że to będzie czwarty kamień. Jeżeli to jest czwarty, jeżeli dobrze wszystko pozbierałem, to będzie brakowało tylko kamień od Miltena. Także totalny og. Og. Harry, po speedrunie. Po speedrunie będzie Harry, wiadomo, wiadomo. Driftuje tą osą? A jak? Dobrze idzie, bardzo. Początek był głównym w sumie. Tylko, ale dobrze, że w sumie zresetowaliśmy ten początek. Dziękuję ci, Luka. Lud jak w realu. Jest kamień. Czekajcie, czy ja mam wszystkie kamienie? Są cztery, jest bardzo dobrze. Lecimy po piąty i mamy następny rozdział. Dziękuję ci, Luka, bardzo za suba dla Igorma, ulala. Dziękuję bardzo. Dobra, mam cztery kamienie, teraz lecę po piąty. Mam też almanach. Wszystko jest super. Ja pierdziel, naprawdę. Jest dużo lepiej niż mi na streamie szło. Dużo lepiej. Ja myślę, że idzie dużo gorzej szło. A jednak, widzicie, tak mnie zmotywowaliście, że się tak staram, że jest mega dobrze, naprawdę. O kurde. Ale patrz ten trik, pa. Wodospad, ty widzisz? Elo. Gdzie to się szło? Pytanie teraz. Wiem gdzie już.
Przypomniało mi się, to lecę tam szybko. Piąty kamień, potem szybko do magu wody. Jest kit. O kurde! Nie. Tak! Poczekaj. Nie, siły mnie nikt nie nauczy. Kurde, spieprzyłem to. W pewnym sensie to spieprzyłem. W pewnym sensie. Dobrze, że mi się to przypomniało. Ale nadrobię teraz na szybko, także easy. Nie mogę lecieć osą po ten, bo muszę pójść i się siły nauczyć, żeby zombiego zabić. Dziękuję ci, subkompaktion. Dziękuję ci bardzo. Zamknij mordę, bo ci przypiję przelepę. Możesz nie mogę. Jesteś trzymaj. Ja barałem już od magów, jak ten. Szedłem. Zrobię save'a, najwyżej wczytam. Pewnie masz. Ale zerknę, czy brałem od magów, bo nie pamiętam, bo jesteśmy w nowym rozdziale. Możliwe, że nawet nie brałem. Ale chyba brałem. Najwyżej zaraz wczytam. Witam. Ja pierdziele, nie brałem. Jaki pog! Jest lepiej. No jest bardzo dobrze teraz. Jest bardzo dobrze w tym momencie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. O kurde, trzeba mi stać. A, dobra. Ludzie zawsze gadają. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Jest mega dobrze. Ja pierdziele, jest w dupę mega dobrze. Wiedziałem, że będą kłopoty. 6, to mi do końca gry wystarczy. Dobra, lecim. Chluśniem, bo uśniem, szybko. A nie, czekaj. To się już więcej nie... Uśniem jednak, nie chluśniem. Chluśniem poza wioską. Bo jest prohibicja. O kurde. Szybko. Dobra, już tu Boże. Dobra, mam teraz to, wrócę sobie. Nauczyłem się siły wystarczająco, żeby zabić zombiego na autoataki. Wszystko jest super. Wilka zabij, zaraz będę w wiosce, tego zabiję. Znaczy, do niego go ubijał, ale go pobiję, nie? Jak będę szedł do maga też kupić. Jak będę szedł do maga, hasło się dowiedzieć, żeby wejść tam na górę. To co się za chwilę stanie. Jest dobrze, dobrze, że zahaczyłem ten stary obóz. Jednak, bo to mi dużo dało boosta. Czekaj, tędy, tędy. Nie, aluj. To w sumie nic nie nadrobi, ale tak samo będzie. Następna gra, w którą będę grał? Na razie gram w Gothican z Kruka. Nie wiem jak dalej. Liga Legend. Całe życie na Rosję. Jaka liga? No Life is Strange jeszcze jest do przejścia ogólnie niedługo. Chcę zrobić Life is Strange. No jest napisane, że po speedrunie Harry Potter. To po co się ludzie pytają, o której godzinie jest? Jak się speedrun skończy? No ale mniej więcej mi się wydaje, że jakoś koło 22 powinien być. Przed 22 chwilę. Zaczniemy chyba? Mi się wydaje. Dobra, mam już miecz w ogóle założony, pog. Dobra, to jest ważny moment. Czekaj, spróbuję zrobić tak. A nie, dobra, nie będę tak próbował. To zajęłoby za dużo czasu.
ledwo cię chyba opuścili. To jest ogólnie mobek, którego się nie zabija w ten sposób. Ale ja se zabijam, iluj. Ten mobek się zabija skillem. W teorii. Tego mobka w teorii, tak fabularnie jest, że jest tu Milten, czyli ten mag ognia, i mi daje skilla, którym niby tylko się da zabić tego moba. Ale ta gra nie pomyślała, że ktoś może się być tak już nafidowanym w tym momencie, że da się go pięściami, znaczy mieczem zabić. Bo ten typek ma bardzo dużo armora, ale jak masz... Ja mam prawie 100 siły chyba już. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Mam 95 siły, ale nawet nie expie. A mam... jest 100 siły max. A ja mam 90. Ja pierdzielę w dupę. Wilka pobija. Pamiętacie, kogo mam lać? Jestem w nowym obozie. Ja pierdzielę, ale mi przypominacie, panowie? Dzięki wielkie, nie? A miałem wilka lać. O, dzięki ci, zwykły człowiek. Wilka? Ale wilka lać? Czy wolf? Wolf. Wolf? Wolfgang? Dobra, zamknij dupę, szmato. Wilk jest... Zamknij szmatę! Ci połamę. Jeszcze jestem cieniem. Wilka ubije. Znaczy nie ubije, pobije go. Ja go chyba mam na hita ogólnie, albo dwa. Możliwe, że już na hita nawet. Od razu wiedz. Gdzie był wilk? Tylko zachowaj to dla siebie. Wiedziałem, nie powinien... Ludzie zawsze nie powinieneś wierzyć. Więc chyba tu gdzieś. O, tam stoi. Schowaj, bro. Zachowaj to dla siebie. Uda. Jeśli myślisz, że... Mam już dość. Tupiam te twoje gówno itemy. Jezus, w tą stronę idziesz, mapecie pierwszony. Chodź tu. Stój! Ludzie zawsze gadają. W dzisiejszych czasach na nic nie mogą. Zejdź mi z drogi! Zamknij mordę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Chyba mnie... A nie, dobra. Jeszcze mnie nie kiknęli z nowego. Znaczy ze starego obozu. Zaraz mnie kikną. Czwarty rozdział to jest. Także... Zapieprzamy, panowie! Zapieprzamy! Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś na właściwego człowieka. O kurde, zabawa. Siema, gównie! Weź te kamienie ode mnie. Dobra, czwarty rozdział. Szóstka. Nie, poczekaj. Najpierw mag, bo potem zapomnę o nim. Pewnie masz rację, jak mnie to nie dotyczy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Czekaj, Xardas? Nie. Ksar... Nie Xardas. Najpierw chyba do starego obozu muszę iść. Tak, do starego obozu, dobra. Witaj. Czemu tak foka robisz? Odpieprzyło ci? Foka jest zdesperowany, że moda on nie ma, tylko Feniks. Czekaj, po co ja do niego poszedłem? Tylko po to? Dobra, to luj ci na gówno. Tylko zachowaj to dla siebie. Siema, Kondziu, jak było na PGA? Spotkałeś Arquela? Tak, gadałeś coś z Arquelem? Co gadałeś z Arquelem? Disa spotkałeś? Widziałem Disa. Znaczy, nie byłem na PGA, widziałem filmik o Disie na PGA.
O golemieniu topa ci gadał? Mogłeś pozdrowić ode mnie. Dobra, czwarty rozdział jest dosyć długi, choć nie, poczekaj. Czwarty rozdział to jest zdobycie Ulumulu. Czy to było długie na pewno? To nie było chyba długie. W ogóle wydaje mi się, że szybciej byłoby niż tym krwi... Nie, chyba krwiopijca, więc trochę, troszeczkę szybciej. Czołem się zablokowałem na kamieniu, czujesz? Milton już stoi. Siema. Wit o już stać. Do zobaczenia. Dobra, Diego. Potem wracamy do obozu. Xardas. I wolna kopalnia. Dobra, już nie ma rzeczy, których mógłbym zapomnieć tak naprawdę. Juk mam na plecach, wszystko jest idealnie. Nie ma rzeczy, o których mógłbym już zapomnieć. Teraz już jest z górki. No mówię, najwięcej kombinowania w speedrunie tym, wydaje mi się. Chociaż też nie jest jakimś specem. Jest na początku gry. Na początku w dupę gry. Trzeba dużo pamiętać elementów, które w późniejszym etapie gierki się bardzo przydają. A tak, to już teraz, już z górki chłopie stosiłem, mam, nikt mnie nie może w dupę. Mogą mnie zabić, jak mnie pierwsi uderzą, ale no ja mam atak speed chłopie, jakiegoś boga pieprzonego. Spoko, Remzy, dzięki, dzięki. Jesteś? Trzymaj się. To żeśmy sobie pogadali. Halo? Nie, co przejdzie? Ja, to, a ty, oby. Witam! Kurde, no jestem mega skupiony, panowie, także ciężko coś mówić. Ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Aż tak. A, maga miałem, a potem go pobiję. Ja tu i tak zaraz wrócę. Ja pierdziele, nie strzelaj do Polaka. Trafił! Puść mnie! Dobra, jest git. Przeżyłem. Lałem wilka, lałem, dzięki, dzięki. Wilk już był łojony na gówno. Czat można poczytać, nic nie gadam. Ale ogólnie fajny ten speedrun wam się wydaje. Całkiem takie, wiesz, taka ciekawostka, bo Gizil, nie? Że wiesz, Gotika zapieprzesz jak jakiś porypany. Jak jakiś Chińczyk, co w StarCrafta napieprza. Slow run. O, dzięki ci, sprytny. Akurat masz nick dobry do speedruna, bo trzeba być sprytnym. PW nie mogę, dopiero po tym zobaczę. Po speedrunie. Co się stało, Luka? Ciśniesz się z Feniksem? Znaczy z tym, nie z Feniksem, z foką? Co się foka stało, że się obrażasz na Feniksa znowu? Znaczy nie wiem, czy będę mógł przeczytać jak napisze ścianę tekstu, ale się pytam tak o... Dramy między widzami mnie interesują. Czuję się wtedy jakbym oglądał... Wiesz, jak ty oglądasz dramy youtuberów, to ja oglądam dramy widzów. To jest jakby to samo. Mnie interesują dramy widzów, nie youtuberów. Dupę foka boli? Jak to, co się stało? Znaczy fokę dupa boli, a nie dupa fokę boli. Co ja pierwszy? A golema, muszę zabić jednego.
Zaraz zerknę, ile ja mam przemian w krwiopijce. Ale jeżeli mam jeszcze chyba z 5, to jest bardzo dobrze. To już do końca gry chyba wystarczy. Ty jesteś atencjuszem, Sypcia. Tak jak mogłeś wyjaśnić kogoś, kto mu tak pisał? To jest taki golem, jego się pałką powinno zabić ogólnie. Ale to jest taki trik jak na zombim. Ogólnie... Ale... Pudzian versus Najman. Burnejka versus Ozdoba. Dobra, Shang Tsung. Czemu z rozbiegu? No szmatą, uderz go normalnie. Lee Sin? Ta, Lee Sin na golemach. O kurde. Ja. Dobra, mamy to. O kurde, źle poszedłem. Już speedrun spieprzony, od nowa chyba zaczynamy. Zaraz kto? Tak, ty! Częściej szybkości napieprzać. Tutaj chyba też był bóg ogólnie. Ile watch time'u równe? A, to Tomek, momka pytasz. Dobra, mam low HP, aleluj. Ktoś mnie liczył. Napieprzam w to. Czekaj, czekaj, uleczę się, bo teraz będę się lał. Na wszelki wypadek. Nie wiem, ile mam przemian w krwiopijce, ale użyję teraz znowu. Bo to przyspieszy. Bo tak to jakbym biegł, to trochę słabo, a tak to szybciutko. No widziałem ludzi, którzy tam dis na jakimś G2 stoisku stały i ludzie krzyczeli JD, tylko że rozwinięcie tego. Nie wiem, czy to ma sens. Wydaje mi się, że to jest trochę głupota. No ale... Niech każdy sam zadecyduje. Ważką czemu jestem? Bo to jest człowiek Ważka. Taki nowy film. Ważka Manny Louie. Czekaj, czy ja dobrze idę znowu? Tak, dobra, tu będzie chyba... No w sumie ja tu byłem, pamiętacie? Jak zabijałem golemy niedawno. Siema. Dobra, po tym tepamy się do tego. Robimy Ulumulu. To zajmie sekundę w sumie. I poczekajcie. Teraz tak, Ulumulu. Wąż, troll, cieniostwór i jeszcze coś jedno było. Tylko nie pamiętam co. A, jaszczur ognisty, dobra. Jaszczur jest u Xardasa. Wąże są na bagnie. A troll i cieniostwór są obok siebie, z tego co pamiętam. Także prosto. Ta dis, ząb tego. A kurde, ale kogoś dymają. Pomogę może, co? Jak dobry człowiek. Siema, kogo tu dymają? Można się dołączyć? Hej, mama. Dawaj. Ale się napieprza.
Miecz blizny, ta. Czego tu stoisz, Lampaluno? Walę cię. No i po wszystkim. Dokładnie, łysy. Dzięki za 1000 potów. No i po wszystkim. Na Lampaluna, Lampaluna. To się chyba nigdy nie skończy. Ona mistrza się nauczywa. Ulus, skoki. Na mistrza się walczyć nauczę teraz. Przy okazji. A patrzcie, już jestem Gildia Brak. Zapauzujcie sobie i zobaczcie. HP koło 22. Po, no, po speedrunie, nie? Mody do Gothica? Coś tam grałem, ale żadnego nigdy nie skończyłem. Możesz w dupę szybciej chodzić. Nie ma. Dobra, Dankę. Dobra, pluję ci na starego. A, bug jest. A dobra, już skończył bug. Nie możesz dać na 1080 na Twitchu? Nie wiem, co się stało, ale jak oglądasz 720 też w miarę. Albo zresetuj się stronkę. Kondziu, nie patrzyłem. Ale zobaczy, na pewno zobaczy, bo jeżeli to jest fajne, to i tak prędzej czy później obejrzymy to na streamie. To nieważne w sumie kiedy, a i tak Harego oglądamy. Także wiesz, jeżeli się to spodoba, to no prędzej czy później i tak byśmy to obejrzeli. Chyba że będzie dla mnie takie se, to nie. Możesz w dupę przysiadł w szmatę na butli nie robić, tylko ruszyć szmatę. Naprawdę, zaraz starego połamę. Dobra, to jest trudny moment, zwłaszcza że mam bardzo mało armora. Mam nadzieję, że się uda. Odwróć! Schowaj! Tu jest ogólnie, oni zaatakowali ten obóz, nie? Nie wiem, czy się uda. Wracaj, tchórzu! O kurde, oni mnie na hita mają teraz. Wracaj, tchórzu! Ja pierdziele, puść mnie! Nie udało się. Dobra, uleczę się. Jak tam panowie, poty se napijesz, a co? Od... Schowaj broń! No, schowaj! Uniki jak Neo i Yellow. Wracaj, tchórzu! Stary po pijanemu by prędzej trafił. Biegnij, wracaj do mamusi! Ała! Wracaj do mamusi. Wiecie w ogóle, że w Gothicu oni tutaj zaatakowali tą kopalnię niby, ale jak przyjdziesz tu w pierwszym rozdziale, kiedy jeszcze jej nie zaatakowali, to oni tu już są? Tylko cię nie atakują. Tu jest w ogóle bug, że się na to wskoczyć nie da, to coś. I muszę tak zrobić. Czekaj. Zobacz. I stąd go łapać. O kurde, zapomniałem! Znaczy, no to zajmie pół sekundy, ale mogłem to szybciej zrobić. Dobra, już. Tyle zapomniałem rzeczy. Już wracam do niego. Dużo, nie? Pij to szmato, ale ma dupę. Z Instagrama chyba chłop. Dzięki. To jest trudny moment. Mam nadzieję, że wyjdzie ogólnie. Zróbmy tak.
w ogóle wypieprzę i to. Dobra. Jedziemy. Ogólnie biegam w pierwszym pancerzu jakby gierki. Dlatego, że nie mam czasu nawet lepszy pancerz zdobyć, ale potem zdobędę ten runiczny na koniec gry, to wiecie. Tylko chyba nawet nic mi nie da, bo nie będę się w nim chyba nawet bił. Ale w dupę. Uśmiech głównie. Glono jadzie. Musiałem ich zlać, bo oni utrudniają mocno. Tylko nie uderz. Nie uderz mnie, mówię! Łysolcu! Oni utrudniają wejście na drabinę, bo z kurs strzelają. Ulu mulu. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Szybciej. Dobra. I teraz tak, do Xardasa najpierw tepnę. Znaczy najpierw zabiję tych typów ogólnie. Znaczy nie tych tutaj, tych tam w dupie. Niech se żyją. Nie wiem, czy nie spieprzyłem tego. Wydaje mi się, że... Udało się. Dobra. Dziękuję ci, Artur. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Pozdrów dzieciaki, które uczę cię oglądać Wiktorię i Briana 1.11. A dziękuję bardzo. 5 akurat wiek twoich widzów. Ty, a ty w takim razie kadra nauczycielska moich widzów. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam Wiktorię i Briana, 5-11 lat, abyście wyrośli na mądrych ludzi. W tym chorym świecie. Dobra, czwórka najpierw. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Wiktora i Briana. Miło mi, że oglądacie. Mam nadzieję, że podoba się wam, chociaż dla was może być to trochę nudne. No ale... Chociaż poznacie też inną stronę internetu, a nie tylko... Ta kolorowa, co pewnie zaglądacie częściej. Dobra, najpierw... A nie, z tej strony. I dziękuję oczywiście, Artur. Ciekawie mnie, co tam puszczasz poza mną jeszcze. To ja już nie mogę mówić żadnych tych. Dupa to... Co ja powiedziałem? Czy słowo na D, które często mówię, to jest wulgaryzm? Nie? Dobra. A ja piję, tylko nie brzydkie, tylko tak jak przyprawa pieprz. To wulgaryzm czy nie? Możesz tu podejść do mnie, anakondo pieprzona? Czy anakondo... O kurde. O ja pierdziele, ale fart. Nie? Dobra, pokażę wam trik. Dobrze, tak. Znaczy ja wam cały czas triki pokazuję. Wnioskujesz po raz drugi? Nie, nie będę wpisywał, już jest bliska do tej 22, to luj. Temu napieprzę szybko typkowi i pójdę dalej. Może? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Cóż... To niezły mistrzu. Bu mi krzyknął do ucha, nawet mistrza obronić nie umie. Tylko bu. Bu. Ty w dupę, ty się bój. Dobra. Już lałem wilka, ale dziękuję za przypominanie nadal. Gdzie to były te węże?
O kurde, to tutaj gdzieś. Nie, czekaj, tu nie ma węży, gdzie one są? Tam jest. Czy ty mnie słyszysz? Ale masz ryj. Dobra, dwie rzeczy zostały i mamy piąty rozdział. Także jednak ten rozdział był dosyć krótki. Skończyły mi się przemiany w tego? Nie mam 8, czemu się odznaczyło? Nie traf mnie! Haha! Niezły Magus! A Romala nie umie... Kurde łucznik! O, dobra. A uniki chłopie, już opatentowane. Dobra. Dwa moby zostały do zabicia. Idziemy wziąć Ulumulu, idziemy do wioski. Czekaj. Czeka. A, jak zrobię Ulumulu, to będzie piąty rozdział. To już my mamy piąty rozdział tak naprawdę. To zostało, nie wiem. Naprawdę, zostało tak mało gry, że... Ululu. Ulumulu. Zostało bardzo mało gry, naprawdę. Bardzo mało gry. Nawet się nie zorientowałem. Po prostu się tak wczułem w robienie misji za misją. Czekaj, dobra, to weźmiemy Ulumulu, polecimy tam. Dobra, wiem co zrobić. Polecę sobie po Uriziela. To już mamy za chwilę Uriziela, to już jest naprawdę koniec gry. Jak spadał ten golem? A czy ten troll? A to więcej daje. W Gothiku Noc Kruka daje bardzo mało w takim razie. Potter koło 22. Jeszcze trzeba speedrun tego zrobić. Jump Kinga. Ale to już jest, wydaje mi się, trudne. Żeby zrobić. W ogóle nie, na offstreamie mi się nawet nie chce grać w tą grę. Tak mam do niej. Nara! Tak źle mi się kojarzy ta gra Jump King, że nie chce mi się jej na offstreamie nawet odpalić. Jeśli myślisz, że... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. O, ładny skok wyszedł. Dobra. Mamy 100 siły i walczymy na mistrzu, a ja w ogóle nie ekspię w tej grze. Exp leci po prostu sam, tak dużo tego exp leci, że te moby na mapie, których jest tak dużo, są w ogóle niepotrzebne, w ogóle. Śmierdzisz, Potter. Potter, cuchnie! Te, czekaj, jak to były, przypinki? Te przypinki to utrafiony pomysł. Bym tak gadał potem. Jak gadali, sam zrobić, no. Ja tylko cytuję. A tam Umbridge jeszcze będzie w innej części, bo nie pamiętam. Czy już ją wydymali w dupę. I nigdy już nie idzie. Czekaj, czy ja wszystko zdobyłem? Jęzor i ząb błotnego węża. Jęzor smoka, ognistego tego, jaszczura. Co jeszcze było? Troll i cieniosfór. Wszystko. Chyba cztery rzeczy, ale nie jestem pewny.
To jest najgorsze, że ja cały czas pewny nie jestem, czy czegoś nie zapomniałem. Dobra, piąty rozdział mamy za, nie wiem, dwie minuty. Chyba, że umrę sobie parę razy po drodze. To nieźle się strzelasz. Zamknij dupę. Nie strzelaj. Rzuć broń. Ty co? Jak ja w dupę umarłem? Chłop się potknął w dupę o nic. On nawet nie spadł z wysokości, po prostu umarł. Nie wiem czemu. Nie strzelaj do mnie. Nie, nie! Dobra, zbugowało się. O kurde, to widać najtrudniejszy kawałek gry jak na razie. To mi się podoba. W końcu jakieś wyzwanie. Nie traf! Nie traf! Puść mnie! Puść mnie! Jest git. Wyszedł skok brutali. Dobra, chowam ten miecz. Mamy wszystko. Mamy następny rozdział. Tu jest jakiś w ogóle trik, żeby szybko wyjść z tej kopalni, ale nie wiedziałem, jak w ogóle zrobić. To uznałem, że go nie będę nawet próbował robić. Wstawaj, niewolniku! Dzięki za to ulumulu. Ulumulu łączyć ork i człowiek. Człowiek oglądać potem ork na YouTube. Ork uczyć lifehack. Biegnij, wracaj do mamusi. Ta, wylizzysz dupę staremu za 2 zeta? Zabieraj się, łysy. Znaczy nie, bo dzieci oglądają. A wylizzysz kubek po Nutelli? Z Władca Pierścieni emblematem? Dobra. Co się... Nie umieraj. Nawet nie mogę w dupę zapisać ani wczytać. Chłopce lata. Leć, leć. Ja pierdziel, tak chyba tyle bugów, że to luj. Ja pierdziele, tragedia jest ta gra. Ale reklamy w tym momencie puszczę w takim razie, bo nie puszczałem dawno, także zapraszam na reklamki. Zostało bardzo mało gry, ale... chyba chwilę po 22 skończę. Myślałem, że o 21.45 skończę, ale na pewno zajmie minimum 15 minut wrócenie do Xardasa z Urizielem. Więc to jest nierealne, żebym tak szybko potem jeszcze naładował Uriziel, potem jeszcze poszedł i skończył grę, także minimum pół godziny zostało. Nie, trendowaty, nie interesują mnie takie rzeczy jak serwery Gothic RP i tak dalej, nie podobają mi się te rzeczy. Ja lubię tylko klasycznego Gothica. Jak wygląda stream z partii z trzeciej osoby? Widziałeś kiedyś typa w Google VR? Przez okno kiedyś? Tak mniej więcej wygląda stream mój z trzeciej osoby. A, patrz, włączę Gothica. Dziękuję za obejrzenie reklam, minęło już? Bo jak nie, to czekam.
Napiszcie na czacie 4, jeżeli minęły tym razem. Tym razem 4 na czacie. A właśnie, ile mamy już czasu gry? Godzinę 56. Wydaje mi się, że w pół godziny się uda skończyć czasu gotikowego. Jeżeli tak, to ja pierdzielę, to przyjdziemy. O, kurde, w dupę. My jesteśmy w piątym rozdziale, a mamy nawet nie 2 godziny. Dziękuję, dziękuję bardzo za obejrzenie reklam. Gramy. Gdzie ja jestem? Mamulu mulu, dobra. Jechane jest po całości. Dziękuję za obejrzenie reklam każdemu, kto miał. Kto nie miał, a miał chęć obejrzeć, także dzięki. Jaką grę następną speedrunujemy? A nie, Jump Kinga, rację. To nie wiem, kiedy będzie, naprawdę. A czy nie? Wcześniej zrobimy Getting Over It w 5 minut, jeżeli Bóg da. Biegnij, wracaj do mamusi! Jeżeli Bóg da. Łysy, nie bij mnie. Dzięki, muszę nos wydmuchać. A nie mam tu papieru, ja pierdzielę. Luj z nosem. Ładny momek. Ja pierdzielę w dupę. Najwyżej 10 minut więcej. Ta. To ja teraz tepam do Xardasa. Nie. Tak. Do Xardasa pójdę. Już. O kurde, czekaj. Uniki. Puść mnie. Jest kit. Kurde. To od tego niewolnika z kopalni? To orkowy symbol przyjaźni. Przy jego pomocy zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to... coś. A czym ty w dupę mówisz? Co słychać? Piąty rozdział. No pij to, bo ci przypieprzę zara. I luj. Do Xardasa, szybko. Do Xardasa, teraz tajny trik wam pokażę. To nie, znaczy, mogłem wcześniej zrobić taki trik, ale nie chciałem. Chciałem każdą misję zrobić, więc dlatego ją teraz dopiero ten trik zrobię. Bo jak teraz go zrobię, to nie skipnę żadnej fabularnej misji, więc będzie wszystko git. Patrzcie. Jest w sumie jeszcze jeden fajny trik, ale nie będę go robił, bo wydaje mi się, że w tym jak gram, przedłużyłoby to tylko wszystko. Więc nie ma sensu. No ale kiedy to było, Marcina? W sensie to było bardzo powoli przechodzone wtedy, pamiętam. Tragedia to była. Tragedia fest. Ale początek był fajny tamtego streama, pamiętam, z Gothica 1. Tylko już później to było takie, że już nawet skipowałem dialogi. To było... Do tej pory uznaję, że bez sensu to było. Że tak na siłę chciałem na jednym streamie to zrobić. Ale myślałem, że to krócej wtedy zajmie. Tyle co teraz. Patrzcie ten trik. Tu są kraty, których się nie da otworzyć. Ale da się tak zrobić. Elo. Kozak było? No, pierwsze kilka godzin na pewno. Foka. Dobra, i teraz trzeba będzie się nacierpieć, bo mam najgorszy pancerz z gry. Nie licząc tam jakichś spodni kopacza i tak dalej. A jednocześnie moby tutaj tak napieprzają, że to luj. No ale może coś wyjdzie z tego. A może nie. Jest dużo trików, których nie mogę zrobić na tej wersji Gothica, żeby to dobrze wyglądało na streamie, ten Gothic i tak dalej.
Bo jakbym grał na starej wersji Gothica, gdzie byście mieli czarne paski po bokach i parę innych gówian, to bym mógł przejść szybciej. Na przykład nie tak, na przykład. Czego machasz tą rączką? Ja, dobra, luj. Na pałę fabuła. Jezus Maria, puść mnie, orku. Do mycia. Tu w ogóle jeszcze szybciej quick save działa. Mimo że to wszystko działa sekundę, czy tam szybciej, to tutaj działa jeszcze szybciej, to jest dziwne. O, nie ma ich. Gdzie oni są? Cześć, jak to było? Jak to było? Kurde, nie pamiętam szyfru. Fiolet. Dobra, strzelam, nie pamiętam. Wydaje mi się, że to pierwsze. Chyba spieprzyłem, bo jakieś moby się pojawiły. Ty, skoczek! Możliwe, że spieprzyłem, aleluj. Zaraz zresztą zobaczymy. I? Jest dobrze. Dobra, teraz idziemy chyba już jednego zabić, orkowego gówniaka. Łącznie zabijemy czterech i piątego na samym końcu z Urizielem, także trzeba o tym pamiętać. Także żebym naliczył czterech, pamiętajcie, i też liczcie, żeby czterech było, bo jak naliczymy mniej, to będzie gówno, a nie speedrun. Biegną te gówna. Kurde, cię tam. Ja pierdzielę. No chodź tu, ty orku. Zakolczykowany. Żeby się potek teraz nie skończył na movementa. A nie, ja i tak chyba umrę, ale... Nie, nie idam tu, nie idam tu. Dobra, nie idam do mnie. Wilka zabij, dzięki, dzięki. Czy Harry już był? Będzie dopiero. Wiesz, żeby klimat był, tak późno go robię. Wiesz, co jest grane w temacie 582? Kurde, ja pierdzielę, no to już jest, chłopie, wszystko robi, żebym szybciej speedrun zrobił. To jest chyba w ogóle najtrudniejszy mobek teraz będzie. A nie, to jest ten, co jest bug tutaj. Mam nadzieję, że wyjdzie za pierwszym razem go zabicie. Ja coś chyba pominąłem, jakiegoś w ogóle orka. Ależ sko... Wyszło bez buga. Jeden za nami. Jeden za nami. Czekaj, czekaj. Nie pamiętam, gdzie były reszta tych główien. Chyba się po prostu szło dalej. Ale mi się teraz dziurę w głowie mam, chłopie. Nie pamiętam, gdzie te moby były. Tam, a dobra, tam tu idziemy. Chyba tu, ale... Ale jak nie, to nie, to luj. Ale chyba to był drugi ork szaman. Miejmy nadzieję po prostu.
On jest w ogóle silny. Ja go to muszę na... Jego się da tylko na farcie zabić. Mając taki pancerz jak ja. Także jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie, to po prostu czytamy i luj. Ja przy... Jeszcze się przy... O... Nie mów, że ja tu sobie... Ja pier... Nie. Ja pier... Jezu, jaki w dupę fart! Boże! Nie wiem, jak to wyszło. To jest największy fart mojego życia. Nigdy... Spopsułem save'a, ale jednocześnie się udało. Ja pierdzielę w dupę, no przecież... Nie wierzę, że to w dupę wyszło, naprawdę. Ja już myślałem, że luj, że będziemy cofali się o 30 minut. A nie, nie byłoby tak daleko cofnięcia. Tak, dokładnie, Marcinas. Fart. Ja nie gram, ja fart. Zostaw mnie, ty orku zakolczykowany! Czy tam... No, luj, nieważne. Czekaj, nie pamiętam, gdzie się szło, naprawdę. Jakieś mam przebłyski w głowie, tylko... A, dobra, już wiem. Już pamiętam. Siema, orku. Uruk haju pieprzonym. O! A tak, ja ci przyg... Nie wiem, czy on mnie w dupę nie zabije. Nie! Dobra, jest git. Mamy dwa miecze. Także wszystko jest dobrze. Ale mam miecz śmiesznie trzymania. No już normalnie. O kurde, to będzie trudny moment teraz. Bardzo, z tego co kojarzę. Także oby to w dupę wyszło szybko. Dobra, orku. Doskok robię do nich. Masz doskok, zobacz. Dobra. Jest bardzo dobrze. Na farta, jak mnie zabije, to trudno. Dało się na farta. Siema, orku. Sam. Trzeci. Czwarty jest... A, dobra, już pamiętam. O kurde, nieźle idzie. Pamiętam, gdzie jest czwarty, także jest dobrze. Tam chyba obok Uriziela. Także tam pójdziemy, potem uciekniemy stąd. Czy ja dobrze poszedłem? Chyba źle. Zaraz wrócę najwyżej.
Ale typek wisiał, widziałeś? Tak, tyk. No jak? Czekaj, co tu było dalej? Tu już będzie Uriziel, tak? Chyba tak, chyba tu już będzie Uriziel, także jest git. A nie, jeszcze to gówno, jeszcze to gówno. Prosem w Gotika? Ja, coś ty. Chłopy, co w Gotika grają w tą grę, to napiszałem takie czasy, że ja to sobie tylko taki, wiesz, for fun robię speedrun. Dobra, nie pamiętam znowu pinu. Także spróbujemy od tego zacząć. Chyba to drugie, jak nie to demona se zabijemy. A nie, dobrze pin. Jakiego z kodami gram speedrun? W dupę z kodami, chłopie? Z kodami to dzieci Neo przychodzą gry. A i normalni gracze. Do czwartej czy piątej stream? Nie, długi będzie, naprawdę, długi stream mówię. Także się nie zdziw, jakby naprawdę był do czwartej. Jutro prawdopodobnie streama nie będzie. Teraz umówię. Może, zobaczymy zresztą. Może się odpalę, ale jeżeli tak, to byłby krótki stream jutro. I to byłby późno się zacznie. Nie pamiętam, jak się szło, jak zwykle. A, dobrze poszedłem. Nie. Myślałem, nigdy więcej się tu nie pokazał. Jednak dobrze poszedłem. Tak, dobrze, dobra. I poczekaj, weźmiemy Uriziela i idziemy stąd. Dobra, tu jest. Azior. Tu jest trik ogólnie. Nie da się przeskoczyć mostu niestety, bo na mojej wersji Gotika nie da się tak skakać. Nawet jakbym miał akrobatykę. Podłoga to lawa. Ale zobacz, jest trik. Jak się uda, to git, patrz. Gdzieś? Demon nie zdążył mnie uderzyć. A to jest właśnie ten trik. To jest właśnie ten trik. Myślałeś, że co ja zrobię. O kurde. I tak dobrze wyszło, bo jakbym musiał zabić tych demonów, to by było gorzej. Wilka zabić? Dzięki, Marcina, dzięki. No na cię można liczyć. Dzięki, Sypcia też. No właśnie, na was można liczyć. Rozumiem, rozumiem. Poświęcenie wasze, że pamiętacie o takich rzeczach. Dzięki, dzięki. Tego trzeba zabić, bo jest sam. A nie, nie, jego trzeba zabić. Bo po nim jest filmik. Bo po nim jest... Jak to zrobię, to jest filmik i on by mnie... Chociaż... No nie wyszedłbym stąd. No właśnie, szybko, szybko. Cały garierby nadal mam. Nadal. Dobra. Jest mega dobrze. Jest lepiej ten speedrun idzie niż jak na off-streamie grałem. Gdzie myślałem, że jak na streamie będę i że tam gadam do was różne rzeczy i tak dalej, to wyjdzie na gorzej. A jednak wyszło na odwrót. Przez to, że gadam rzeczy, które chcę zrobić niedługo wam, pamiętam o nich. Jak grałem na offstreamie, to ja tak często zapominałem o jakichś rzeczach, typu wiesz, jakaś skrzynka, jakiś kamień, jakieś coś tam, pojedyncze rzeczy, które robiły tak, że resetowałem speedrun, bo nie było sensu już. Dlatego tylko dwa razy zrobiłem ten speedrun, chyba dwa razy na offstreamku. Dobra, tutaj trzeba powoli. Nie tędy? Ta, patrz to. Nie, poczekaj.
Twoja nie. Wolałbym nie. Dobra, ciebie kombem zwykłym. Elo! Sakalcu pieprzony. Dobra, idziemy stąd naładować Uriziala i kończymy grę. No, zaraz. Koniec. A, jeszcze armor do zdobycia jest najlepszy z gierki, zapomniałem. Ale to zajmie sekundę. O kurde, zapomniałem o tych kolcach! To są kolce. No kurde, zaciął się, widziałeś? O nie. Bóg splacik. Ale reklam nie będę puszczał, puszczałem niedawno. Tak często te bóg splaty wywala, więc luj. Szybciej. Jęczmieniu pieprzony. Nie wiem, co się w dupę dzieje. Najgorszy przeciwnik z gry. Kolce. Chyba najwięcej razy mnie... A te... Co? W tym momencie to ja nie wiem, jak ja od nich umarłem, ale wolę... Co ty robisz? Co jest? Dobra, aluj. Weź mnie, orku... Puśćmy. Dobra. Do Xardasa. Do nowego obozu. Wracamy tutaj, kończymy grę. Zostało, nie wiem, z 10 minut gry, mi się wydaje. Naprawdę. Czy ja źle poszedłem? Mam nadzieję, że dobrze. Dobrze. Naprawdę, zostało 10 minut gry. Znaczy, no wiem, zbroja, ale zbroje to się zdobywa w minutę, zobaczysz zresztą. A, zaraz zobacz, jak się zbrojkę zdobywa w tej gierce. Najlepsze z gierki, która jest ukryta, żyluj. Nawet jednego moba nie zabije, żeby ją zdobyć. Nie muszę, zwykły, nie muszę. Nie muszę, bo to jakby jest dla ktoś, kto gra pierwszy raz w tą grę, no to mu pomaga, ale ja już nie muszę tego robić po prostu. Bo i tak Xardas będzie chciał naładować Uriziala. Tu się buguje często gra, także jak wywali bóg z plata, to skończymy o 23. Weź, oglądaj ten szmato miecz i wypieprzaj stąd siwy. Spróbuję zapisać po tym dialogu, żeby się nie zbugował, bo on to długo w dupę ogląda. Ja pierdzielę. Slow runa chłop robi. Zlagowało się. Właśnie się gra zbugowała. Ja pierdzielę, mówię, że tu wypieprza chłopie bóg z plata, że to luj. Naprawdę.
prosi. Nie za. Nie musiałem grać dużo w Gothica 1, żeby wiedzieć, że tu Bóg splata często wypieprza. Bo mi tu wypieprzyło 20 razy Bóg splata. Dopiero potem zacząłem zapisywać po każdym dialogu z nim. Nie wiem, o co chodziło. No i teraz wywaliło tylko raz, także się cieszę. No ale już jakby odkryłem taktykę, jak zrobić. O kurde, źle chyba poszedłem. Trochę źle. No źle, ale i tak szybko dojdę tam. Kurde. Czekaj, w dupę, czekaj, to tu było. Ty mi się już we łbie ta gra pieprzy, to było gdzieś tu chyba, nie? Ta wieża zatopiona. A tu szmata jest, dobra. Czyli naokoło poszedłem po prostu. Tak, jestem, naokoło poszedłem. A już mam bulizjela. Nawet nie naładowanego. Czekaj, jak się tu, w którą stronę się tu płynęło? W tam czy w tam? W tupę węża. W tam. Mam jeden armor. Dobra. Mamy już armor. Nie sapi szmato do ucha, jak stary jakiś pijany. To nieźle chodzicie. Dobra, mamy już zbroję. Teraz naładować Uriziel, idziemy tam i kończymy grę. No, zostało bardzo mało gry. Szydziwie, że tak dobrze siadł ten speedrun. Naprawdę się dziwię, ale chyba dlatego, że stream się zmobilizowałem. Dziękuję ci bardzo, Luka, za suba La Inverna. Dziękuję ci bardzo. Gadaj. Po co? Witaj. A. Do zobac. Cześć. Tu był taki bóg, ale. A, udało się. Tak? A teraz mów. Dobra, udało się. Udało się, bo on mnie do pokoju swojego prowadzi, ale da się go przegonić i on wtedy myśli, że już jest w pokoju, bo ma coś z głową. Czemu ja to puściłem? Dobra, luj. Zrobiłem tak, żeby typek szybciej doszedł tam, gdzie miał iść, misjowo, do kopca rudy. Inaczej bym czekał, aż on tam pójdzie, a tak ten się tam po prostu przeteleportował. Cały Gitka sto... Czemu ty siedzisz tyłem? Co się stało? Gita się obraziła na was. Kupacie to? Co wy jej zrobiliście? Szósty rozdział! Dwie godziny! Ulala! Dobra, teraz szybko skończyć grę i elo. A ty?
wilka zabić. Dzięki za przypomnienie o wilku. Właśnie tak zapomniałbym. Ty właśnie mógł na... Mam, dobra. No mówiłem, że liczymy czas w gotiku, żeby sobie ułatwić. Normalnie no to gramy około 3 godzin, jakby tak by speedrunowo patrzeć. Mam nadzieję, że starczy przemian. Czekaj, mam Uriziela, mam wszystko już. Mogę iść kończyć grę, ta. Mogę iść kończyć grę. Zaraz zmienię tą zbroję. Nie wiem, czy mi się automatycznie zmieni, jak się... Chyba się nie zmieni, ale szkoda. Co Egitka? Egitka tu stoi, coś od was chce. Weźcie jej, powiedzcie coś na czacie, to jej przeczytam. Od was. Dobry psina, Egitka serce. Jak serca mi przeczytać serce? Serce ci wysłali. Wiesz? No. Cieszy się. Widać jej czoło w sumie. Mam nadzieję, że mam chociaż dwie przy... O kurde, zapomniałem. Mam nadzieję... Dobra, mam 4. Nic nie zapomniałem. Jest git, kończymy grę. Farta mam. Zbroja zaraz założę, nie chcę czasu tracić. W sumie mogłem pod kim szybkości pobiec. Nie wiem, czy nie byłoby akurat w tym momencie lepiej. Ale już jak lecę tym gównem, to lecę. Mam już tak 4, jeszcze mam 3. Tam będzie potrzebne jedno. Potem jedno. Dobra, to będę miał jeszcze jedno w zapasie, jakbym coś spieprzył. Chyba. Co Egitka? Dlaczego nie działa PSC? Bo wyłączyli na Tip and Donation. Nie mam pojęcia czemu. Wyłączyli. Pytałem się ich, to powiedzieli, że... Nawet nie podali powodu. Powiedzieli, że wyłączyli, nie wiedzą kiedy włączą. Czyli może im się to jakoś nie opłacać. Czy coś. Nie uderz mnie. Leć. Dobra. Wszedł. Dlatego gramy speedrun z czasu z Gotika. A nie ze stopera. Ja pierdzielę w dupę, już byłem tam, już to już... Ja pieprzę, dobra, trudno. Za ile chary? Zaraz, nie wiem, 10 minut. Znaczy jeszcze się będziemy cieszyć, że przyszedłem Gotika, to po to 15. Siema waflu. Siema, kto pisze wafel na czacie, lubi wafelki z mięsem. Na przykład gofry. Co, lubicie? Ja pierdziele. Pary panie, jesteście bardziej niż ja. Ostatnio gofra jadłem, jak byłem w górach. Z Nutellą. Dobry był. A wy z czym ostatnio jedliście gofra? Pochwalcie się na czacie. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Dobrze, przed chwilą zapisałem. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Co się w dupę dzieje?
Co się, w dupę samobójca za mną był? Skoczył do lawy! Ha! O kurde. Załamał się speedrunem. Uznał, luj, chłop speedrunuje, to ja się zabijam. Nie da się go nawet dogonić. No, łap zadzwona. Tu trzeba duży skok. Jaś 17 wróciłeś? Spoko, spoko. Będzie po tym Harry. Za chwilę w sumie. Ale się to wolno otwiera. Ja pierdzielę, co? Zbugowało się coś? Czy tak powinno być? No chłopie, speedrun mi psujesz. Mniej niż 3H już 4 godziny streama. No i co? Co ma jedno do drugiego? Na początku konia waliłem przez godzinę. Satysfakcjonuje cię ta odpowiedź? Czy nie? Się przeskoczyć, to muszę zrobić tak. Ty, w ogóle dziwne, że ja umarłem na tej lawie, skoro ja latam. Zobacz. Widzisz? To był jakiś w dupę bug. Ja od buga umarłem. Czyli to nawet nie moja wina, to git. Ty nie uderzysz mnie? Dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki. Dobra, kończymy to. Zostało włożenie miecz w serce. Tyle zostało gry. Co jebitka się stało? Siema, przyjdę ci napieprzyć. HP ma, porypany. Dobra, kończmy grę. Czemu wolno tak bije? Ja? Czy on? On mnie nawet atakować nie chciał. Bo w tym momencie, w teorii, ja powinienem mu nic nie zadawać, bo jeszcze nie powinienem mieć tego miecza, co mam. Wielki wojownik, na pierwszym jakiś łysy chłopie. Wkurza mnie to, że trzeba tych dwóch typków zabić. To niezły masz zasięg, gówna. Może sypcio, nie wiem. Muszę walczyć Urizielem w tych łysych strażników. O! Nie wiedziałem, jak się to skipnąć. To wystarczy strzymać strzał którego? W. Żeby tych łysych zabić, muszę bić Urizielem. Nie wiem czemu, ale tak jest. Dobra.
Został najfajniejszy koniec. Znaczy na koniec został. Zapiszę, zrobię quick save'a przed ostatnim sercem, żebyśmy wiedzieli dokładnie jaki czas miałem. Znaczy jeden z gry, wiadomo. Weź zabieraj się, łaku. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Ja problemu. Ochroniarz. Biegłem mu. Tak jakbyś wbiegł. Wiesz, ochroniarz na bramce stoi, ty wbiegasz do środka. Ja mam to w dupie w sumie. Ale się nie pokazuj tu już. Tu chyba. Dobra, zanim mnie Karkalow zagada, to już jakieś serce dźgnę. Weź chowaj to. O kurde, nie mam movementa, ja pierdzielę. W niedobrym momencie skończył potek. Mam nadzieję, że się uda na hita skończyć. Zapiszę tuż przed ostatnim sercem. Gdzie on jest? Luj. Nie ma sensu. Jak on tu jest, to ja muszę dalej pobiec. Bo ja z Korkalowem nie będę walczył. Bo on łapie mnie tym gównem i za dużo czasu zajmie zabijanie go. Po prostu go ominę i tyle. Trzy, nie zrobię. Inaczej. Puść mnie. Wypieprzyj, szmato! Chłop mi speedrun utrudnia. Ja pierdziel. Możesz mi w dupę nie napieprzać. Ani w plecy. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. One more time. Jeszcze naszyjnik mogłem założyć, to by mi nic nie zadawali zupełnie. Dwa, trzy. Cztery. Zapiszę przed ostatnim. Save. Jest! Aaaaaaj! Bóg splacik! Udał się speedrun. Ale krzyki jak z pokoju rodziców. Wyłączyć nie mogę. Aby napisy się dało skipnąć. Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. Mogę tej gry wyłączyć. Udało się. Dobra, zobaczmy czas w Gothicu, w jaki przeszliśmy. Tak jak mówiłem, ułatwiamy sobie zadanie speedrunowania, abym mógł popełniać błędy. I popełniałem bardzo dużo. Zobaczmy ostateczny czas.
Czy szybciej niż 2,5 godziny? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale... No ale sprawdźmy. 2 godziny i 33 minuty. Ja pierdzielę. Powiem ci szczerze, że nie spodziewałem się czegoś takiego. Czyli o 27 minut szybciej niż zakładałem. World record, ale oni to inaczej liczą, bo oni nie liczą tak jak ja, że czas z gry, bo wtedy by mieli 15 minut szybciej. Oni liczą tak, że wiesz, klikają nowa gra i stoper leci. Jak ja bym tak liczył, no to mam godzinę dłużej, minimum. No, godzinę dłużej jak... Nie godzinę. Pół godziny dłużej tylko by było. To niedużo. Myślałem, że jeszcze dłużej. A, 3 godziny 13 na stoperze. No to bardzo szybko, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się tak szybko. Ja jak przychodziłem tą grę na off-streamie, to ja... Jezus! Ja tyle błędów w tej grze robiłem, że no czas w grze i tak był gównem. Teraz jest... Ja pieprzę! 2 godziny 33 minuty. Boże! To jest totalny pog! Udało się zrobić speedrun na streamie. Ja pier... O kurde, się nie spodziewałem, że takie tędy coś robił na streamie, a podoba mi się to. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.